Halo? A, słuchaweczki, uwa. Hejka, hejka. Raz. Mikrofon. Teraz jest gitara. Siemano, siemano. To się miało trochę inaczej zacząć, ale coś się pozmieniało. No i tu bym muszę sobie słuchawki tylko ogarnąć, także zaczekajcie chwilę. Siema. Halo, słuchaweczki. Wyższa Na szkoła jazdy. To chwilę. jest po prostu przypadkowa rzecz zrobiona przez jakiegoś typa. Dobra, tu. Halo. Halo, słuchaweczki. Wyższa Na szkoła jazdy. To chwilę. jest po prostu przypadkowa Halo. rzecz zrobiona przez jakiegoś Dzień typa. dobry, dzień Dobra, dobry. tu. Poczwórny dźwięk. Halo. Halo, słuchaweczki. Wyższa Na szkoła jazdy. dobra. To jest po prostu przypadkowa Halo. rzecz zrobiona przez jakiegoś Poczwórny, typa. dobry, dzień Dobra. dobry. Siema, siemanko, taki spontaniczny live. Ja zapomniałem zrobić jednej rzeczy, bo jest godzina 14. Dzisiaj robimy live'a do 17. Zaczekajcie chwilę. Chwileczkę zaczekajcie. 10 sekund. 10 sekund czekania, bo muszę coś zmienić. Muszę coś zmienić. Muszę coś dodać właściwie. I to przecież to jakiś wariat jest. Ucie, panie. Słuchasz testowego komunikatu głosowego. Dla tej kwoty system odczyta nazwę użytkownika, wiadomość i wysokość kwoty. Dobrze wiedzieć. Bardzo dziękuję. No i teraz dajcie mi jeszcze sekundę. To mamy na żywca, nie ma czatu. A, bo tutaj nie ma czatu. Ja to włączyłem czat. Dobra, i teraz jakbym wjechał w początek. Jest? Dobra. Siema. Dobra, no jest elegancko. No to co, powiem wam tak. Dzisiaj sobie popykamy trochę w 60 seconds z racji tego, że jutro mam bardzo fajny film na kanale i w niedzielę też mam bardzo fajny film na kanale. A miałem teraz troszeczkę cięższy okres i taką, można powiedzieć, dłuższą przerwę od nagrywania. Ale to na luzaku. To na luzaku. Do wszystkiego wrócimy, jak będzie czas. No, dużo się dzieje ostatnio. Bardzo dużo się dzieje. Siemanko. Oczywiście, że oglądałem Eurowizję. Pejba. Oczywiście, że oglądałem. Oczywiście, że tak. Czy ja już mogę się przełączyć pomiędzy rozgrywką? Ale by było miło. Halo? Czy ja mogę już? Bęk. Takie przejścia sobie ty zrobiłem. Spoko jest? Bo teraz czy mi będzie... 60... Działa! Działa bezproblemowo! Ua, no to tak można robić, ty! To tak można robić. Czekajcie, i potrzebuję jeszcze czat. Dlaczego tutaj nie ma czatu? Potrzebujemy czatu. Nie to! Tu jest czat. Dobra. Czat se damy... Nie czat Twitch, come on! Czat YouTube, tutaj, proszę bardzo. Będziemy mieli czat, trochę go zmniejszymy. To trzeba trochę zmniejszyć. I to trzeba trochę zmniejszyć. Już jest elegancko. Jest elegancko? Oczywiście, że jest elegancko. Dobra, siema mordo, siema, siema. Oglądam cię ciągle, wszystkie tutoriale już obejrzałem. Słuchaj, wiesz, nie da się ładować tutoriali, jak nic nowego nie wychodzi. Wiesz, o co chodzi, nie? Słuchajcie. O, jakiś tam... O, jakiś kozak, wystaw dupę do kamery. Popatrz, co się z tobą dzieje teraz, pa. Cyk. I już nie musisz nic pisać. Ale wam bije czasami niektórym. Dobra, słuchajcie. Opcja jest taka. Opcja jest taka. O, czekajcie. Bank. O, elegancko. Opcja jest taka. I co? I dzisiaj chcę zrobić ogólnie live'a z 60 seconds, takiego, powiedzmy 3 godzinnego. Przez 3 godzinki sobie popykać i odblokować całą resztę rzeczy, które nam zostały, jeśli chodzi o osiągnięcia, bo chcę tę gierkę przejść na 100%, nie? Czyli po prostu mieć wszystkie osiągnięcia odblokowane. Z racji tego, że mam pewne przecieki.
co do 60 Seconds, ale na razie nic więcej nie zdradzę. No i fajnie, żeście są, ale poczekajcie teraz, bo ja chcę zrobić jedną rzecz. Będziemy dodawać Insta Stories. Także jak możecie, to napiszcie tam jakieś siema, dawaj na live'a na czacie. Siemanko, wpadaj na live'a, a ja sobie nagram sobie relację. Coś takiego, nie? Siemanko, siemanko, siemson, siemson. Wiecie, o co chodzi. Gotowi? Gotowi? Zaspamujcie coś tam na czacie. A ja sobie zrobię... Uwaga. Siemaneczko, siemaneczko, wpadajcie na live'a. Taki, można powiedzieć, dość spontaniczny. Pogramy sobie w 60 Seconds. Kiedy strasz tutorial, dam ci znać. No i lecimy. Wpadaj. Dobra, ja sobie tylko... Gdzie jest muzyczka? Co tu się muzyka skończyła i to tak szybko? Mam twoją czapkę z numerem 88. O kurde, no to był dobry czas, dobry merch z tą czapką, nie? W sensie podobał mi się. Podobał mi się i cieszę się, że zrobiłem tego mercha. Jakbym mógł, to bym robił jeszcze raz na pewno. Ale na razie mercha odpuszczamy. Czekajcie, muszę sobie tylko linkę skopiować. Jest skopiowany link. Do live'a. Cały czas nie ma żadnej muzy, ale zazwyczaj później YouTube ściąga mi to za prawa autorskie. Wpadaj na live. No już. Patrz, co się dzieje. A ja dzisiaj po treningu, ale miałem, powiem wam, ciężki trening dzisiaj. Masakra. Masakra, ale trzeba. Car bomba. Wiesz co, nie wiem, czy chcę próbować na car bomby, bo to jest trochę, wiesz, nie ten zasięg. Chodzi o to, żeby zrobić osiągnięcia, bo patrzcie to. Jeśli chodzi o osiągnięcia, mam jeszcze trochę ich do zrobienia. Wolność. Uwolnij kogoś z bandyckiej niewoli. Ale o co chodzi w tym osiągnięciu? Czekajcie, muszę sobie to sprawdzić. Osiągnięcia 60 Seconds. Bandyckiej niewoli. Bardzo trudny. Daj dla bandytów złapać swojego członka rodziny, a następnie go odzyskaj. Potrzebna siekiera lub broń. Ale jak to zrobić? Nie ma żadnych informacji. Są niektóre takie, wiecie, info, że pomaga ci. Czyli wiesz, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób zrobić event, a czasami jest po prostu jakaś taka dziwna informacja. Boże, nie pamiętam, kiedy ostatni raz mi YouTube ciebie pokazał. No niestety, większość filmów zdemonetyzowanych, także działamy sobie na tym YouTubie dalej, ale już nie tak jak jakiś czas temu. Ale spokojnie, będzie jeszcze taki moment. Zostało mi 3 miesiące naprawdę ciężkiej pracy i później wracamy z fajnym, ciekawym kontentem, także wydaje mi się, że będzie spoko. Dawaj to z Little Boyem może. Czekajcie, strefa zagrożenia. Zepsuj i zużyj wszystko, co się da w bunkrze. Ciekawe. Martwa ręka. Wygraj grę w każdym trybie gry na poziomie car bomba. Jak pies z kotem. Ten schron jest za mały dla nas dwóch, czyli musielibyśmy wpuścić i kota, i psa do schronu. Dawaj wyzwanie o retro skiny, bo są zarąbiste. Ale czekajcie właśnie, bo ja nie mam chyba porobionych tych, nie? Nie mam porobionych wyzwań. Zręcznościowe i przygodowe czym się różnią? Nie, no wszystkie są. Wszystkie są zrobione. Aha, bo jeszcze są przygodowe na itemy, nie? Skórka retro dla... O kurde, wyślij 7 ekspedycji zakończonych sukcesem, by odnaleźć ukryte zapasy. 7 ekspedycji. Ale pewnie trzeba jeszcze dodatkowo to wygrać, nie? Fajne obrazy, no nie Karol. O co chodzi? Nie wiem o co chodzi. Ty mi sam w schronie, a co tu było do zrobienia? Nagroda skórka zabawkowa dla kart. Ciekawe jak wygląda kart, jak wyglądają karty ze skórką, nie? Ciekawe. Dobra, czyli mam tak. Broń bunkra przez 30 dni. Tylko Timmy. Ekspedycje niedostępne. Siekiera niedostępna. Rodzina McDaddle wybiera się na wspólną ekspedycję, ale zdaje się, że o czymś zapomnieli. Timmy. Mały Timmy ma cały bunkier dla siebie, ale czeka go wojna z parą namolnych bandytów. Czy Timmy będzie w stanie obronić dom pod nieobecność rodziców? Przez 30 dni i niedostępna siekiera. Ostatnio na Facebooku na Pryw wysłałem dokładniejszy poradnik, jak zrobić achievementy. Dobra, czekajcie. Spróbujemy sobie to zrobić. 30 dni mamy i mamy samego Timmy'ego na to, żeby przetrwać. Całkiem ciekawe uważam. Jak tam z dźwiękiem? Dźwięk jest gitara? Czy dać trochę głośniej to? Hej, wróciłem właśnie ze szkoły. No domyślam się, jest piątek, piąteczek, piątunio. Wiesz o co chodzi. Dobra, dajmy mu jakąś taką czapkę przetrwania. Wiesz o co chodzi. O, czekaj. To będzie dobre. Będzie taka, jakby był harcerzem. Nie ta, ale nie do końca. Taki niby harcerz, brokuł zasłonięty.
jest okej, okay. Dźwięk dobrze. Dobra, no to elegancko. Co tam u was w ogóle opowiadajcie? Jak dzisiaj zdróweczko, ja w ogóle na jutro i na niedzielę takie filmy. Będzie elegancko. Same pomidory, o co chodzi? Pirata? No dobra. Dobra, zróbmy pirata. Mamy 30 dni na przeżycie. Czekajcie, ja się muszę zrobić rozeznanie, co my tu mamy. Nie, i ekspedycje są niedostępne. Czyli mamy wody, jedną zupę i walizę. To się da w ogóle zrobić? Środek owadobójczy i cały czas bandyci. Dobra, na razie bez ekspedycji. Wiecie, to jest pierwszy dzień. Dzień pierwszy, nic się nie dzieje. Dostałem dzisiaj 5 ze sprawdzianu z Angola. That's great, mate. Perfect. Perfect. Tutorie były wczoraj albo przedwczoraj na kanale, nie? Jak tam przygotowania, by oglądać na żywo twoją walkę? No to elegancko. No to elegancko. To znaczy, na żywo? Masz już bilet? Jeszcze nie wiadomo, gdzie będzie gala. Wiesz, o co chodzi. No bo dzisiaj, znaczy dzisiaj, na obecnej gali niestety walka nie dojdzie do skutku z racji tego, że Mandzio złapał kontuzję. Ale mam nadzieję, że to się wydarzy na kolejnej gali. Znaczy, już nie ma opcji, to się musi wydarzyć na kolejnej gali. Ja czwórkę sprawdziłem sobie. Jest! Sprawdziano z Angola za 8 dni egzamin 8 klas. Rozabel, 5 zł. Hejka, ja tak na szybko się przywitać. Siema. I pozdrowić kareta, podkreślenie kareta. Kareta, podkreślenie kareta. Dziękuję bardzo, Rozabel. I fajnie, że jesteś po takim czasie. Z mojej strony mogę obiecać, że na pewno cały przyszły tydzień, czyli poniedziałek, środa, piątek, od godziny 15 do wieczora będą live'y z jakichś horrorów. Także zapraszam, wpadaj, bo będę miał taki jeden luźniejszy tydzień podczas przygotowań do gali. No, Rozabel i kareta, też nie wiem, o co chodzi. Ale dobra. Dobra, słuchajcie. Powoli. Zobaczymy, czego będą oczekiwać bandyci. Zobaczcie. Alarm. Bandyci próbują wyważyć drzwi. Dobrze, że mamy ten karabin. Macie 10 sekund, by wziąć swoje parszywe tyłki w troki i wynieść się z naszego schronu. Inaczej władujemy w was cały magazynek. No i teraz pytanie. Ja mam tylko karabin. Jak mam bronić bunkra przez 30 dni tylko z karabinem? Nie wiem, czy jakbym nie użył karabinu. Nie, no muszę użyć karabinu. Jak nie użyję, to pewnie wjechaliby mi do schronu i to jest koniec. Czyli rodzice mnie zostawili i późno się zorientowali. Karabin rozwalony oczywiście. Fajnie by było, jakby teraz przyszła jakaś ekspedycja. Nie mogę nic zrobić, bez kitu, nie? Musisz użyć, dokładnie. Jeszcze tu wrócimy i nas popamiętasz, mały gnojku. Dobra. Nie sraj, nie pierdź. Stanęła grupa ubrana w lekarskie kitle. No oczywiście, że im damy to. Jakbyśmy im nic nie dali, to jest lipa. Życzę zdrowia, żebyś przeżył tę walkę. Spokojnie. Zdrowia to jeszcze przeciwnikowi, żeby nie złapał po drodze kontuzji. A to co w oktagonie, to w oktagonie. O, odwodnienie, proszę bardzo. Teraz już nie jest to potrzebne. Dzień piąty, oni wrócą, prawda? I oni wrócą, no i co? I co ja mam zrobić? I co ja mam zrobić? To w ogóle, to wyzwanie, to już na wejściu jest jak car bomba, nie? Zapasów nie. Coś trzeba wymyślić, nim rabusie znów się tu zjawią. Wiemy, że jeden jest na bosaka. Moglibyśmy rozrzucić na ziemi coś ostrego. No dobra, ale nie mam warcap, nie? Nie wiem, czy za każdym razem dostajemy coś innego. Dobra, zaryzykujmy. Chciałem tylko powiedzieć, że wiem, jak zrobić parę achievementów. Jak masz jakiś problem, to pytaj. Na razie spróbujmy przejść tą wersję, bo zależy mi, mówię, na tym, żeby przejść tę grę na 100%. Dobra, dzień szósty, nie wrócili, ale ja, tutaj ekspedycje jakby są niedostępne, więc ja kompletnie nie mam co zrobić. Teraz, kim jest Timmy Piłatem z Kałaibów? Wiesz, o co chodzi. Piłat z Kałaibów. Kiedy Amanda już w całości poszła na YouTube'a, jest przyszedłsza, nie? Pragnienie, głód, nic. Znaliśmy na progu paczkę zawiniętą w 6 różnych papierów do pakowania, jest też liścik. Mama mi każe coś napisać. Nienawidzę cię, spróbujmy nie umrzeć, pacanie. Spróbuj nie umrzeć, pacanie. No nie mogliście po mnie wrócić? Po prostu z ekspedycji? Bez kitu. Pa, Mary Jane. To może być bomba albo coś jeszcze gorszego. Czy powinniśmy odpakować ten prezent? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Co mamy w środku? Mam nadzieję, że karabin. Albo siekierę dostaliśmy. Co to było w środku? O, jest kłódka. Dobra. Są ukryte kasety w Amandzie. Wiem, jedna jest jak dasz... lalce, jak coś tam dasz lalce, no wiem, o co chodzi. Ale żeby nagrywać osobny odcinek tylko po 2 kasety? No wiesz, Karol, ty to już masz tą walkę wygraną, nie masz szans, że z Mandziem przegrasz. Szansa jest zawsze, mordo, tu nie ma, wiesz... W oktagonie może się wydarzyć wszystko, może być kontuzja kolejna w oktagonie, to się nie ma, wiesz, co nastawiać. Ja chcę po prostu, żeby do tej walki doszło, to jest dla mnie najważniejsze. Nieważne już, co się wydarzy, ja nie będę czekał 5 lat, żeby z chłopem się na... No nie mogę brzydko mówić. Nie będę czekał takiej ilości czasu,
Żeby to trwało nie wiadomo ile, wiesz o co chodzi, nie? Robimy to po prostu na kolejnej gali i tyle. A żałuję. Dostałam szóstkę z plastyki. Co tam wyklejałaś, opowiadaj. To był prawdziwy prezent. Nic toksycznego, radioaktywnego, ani nawet eksplodującego. Co za miła niespodzianka. Plus jeden kutka. Dobra, odwodnienie, pi. Nigdy nie spodziewaliśmy się zobaczyć tańczącego karlucha. Co prawda wciąż takiego nie widzieliśmy, ale natknęliśmy się na jednego wielkości szczura. Dobra, jest tak, wiadomość jest taka, że na pewno przegonił wszystkie szczury w okolicy. Złote karaluchy są ogromne. Nie róbmy nic. Mam nadzieję, że się Timmy nie rozchoruje. Ja pałę z Polaka. Unlucky. Unlucky. I dwójka z kartkówki, więc nie każdemu idzie w tej szkole. Słuchajcie, no tak to jest. Co mam wam powiedzieć? Przepraszam na emocji. Co mam wam powiedzieć? Że tak bywa, bo tak bywa, no niestety. Z Gary Pała. No widziałem to z Gary Pała, no. Nie wiem, czy jest się czym jarać, czy to jest takie śmieszne. Może jest. Co to cholery, co to za dźwięki? Czy dochodzą ze ścian? Przyprawiają nas o szaleństwo. Czy coś pełza przez wentylację? Spokojnie, weźmy głęboki oddech. Prawdopodobnie powinniśmy się uspokoić. Nie mam nic, więc Timmy może zwariować. Może zwariować, dzień 10. Nie zwariował. Dobra, jeszcze chwilę wytrzymamy. Oni wrócą zaraz, nie? Jak przejść ten event? Wygłodzenie. Jedz. Ostatnio roboty się grozili, że puszczą tę budowę z dymem za pomocą pochodni. My pochodni niestety nie wzięliśmy, ale może mamy coś innego, czy moglibyśmy odeprzeć ten atak. No, wydaje mi się, że sprayem trzeba było, bo nas po prostu spalą. Skorzystajmy z tego. No, trochę się boję. Wiecie, o co chodzi, nie? Co mi ominęło? No, konkretnie nic. Troszkę ten live'ik potrwa, także dobra, z nimi sobie poradziliśmy. Kłódkę jeszcze mamy. Gdy usłyszeliśmy uchylające się drzwi, wyładowaliśmy całą zawartość puszki w stronę najbliższej pochodni, tworząc ognistą eksplozję. Bandyci rozbiegli się, wrzeszcząc coś o miotaczach ognia. Zakładamy, że wrócą, gdy tylko ugaszą swoje płonące czapki. Czyli takie nawiązanie do Kevina. To norma. Skąd wzięła się ta zielonkawa kałuża? Co robić? Weźmy oczywiście walizkę, tylko żeby się nie rozchorować. Powoli. Zdałam maturę ustną z Polaka. Bella fantastico. Straciłem walizę. Oj, niedobrze. O, niedobrze. A może ta walizka by się przydała na później. Odwodnienie głód, czyli tylko woda. Na zewnątrz czeka jakaś paczka z uroczą kokardką na czubku. W liściku jest napisane dla mojego dzielnego skauta. Całusy, mama! Czy powinniśmy odpakować prezent? Oczywiście, że tak. Dawaj siekierę! Timmy wygląda jak Jack Sparrow. Sparrow. Nie bardzo. Co tam dostaliśmy w środku? Od matki. Karty! Teraz, w dzień 13. O kurde. Nie dojdę do kolejnej klasy. Nie przejmuj się. Nie powinno być tak źle. Te karaluchy już dawno przestały się z nami bawić. Wszędzie oznaczają swój teren, każdego dnia zostawiają nam coraz mniej miejsca. Musimy coś z tym zrobić. Nie zrobię nic i mam nadzieję, że karaluchy nie przejmą schronu. Bo jak przejmą? Polecam przychodzić częściej te wyzwania przygodowe, bo niektóre skiny są przepiękne, na przykład apteczka, mapa i poradnik mają mega ładne skiny. No, bo powiem wam tak, jak chcę nagrywać jeszcze odcinki 60 Seconds na kanał, to musi być ciekawe, musi się coś dziać. Na przykład w odcinku na niedzielę, jeszcze nie wiem, czy dodam odcinek z najgorszych tortur, czy z 60 Seconds, możecie dać znać teraz na czacie, co byście woleli, czy odcinek z najgorszych tortur, czy 60 Seconds z odblokowywania achievementów, bo kilka achievementów się udało odblokować. Dobra. Wygłodzenie. Oczywiście musi zjeść, mam połowę zupy, a dzień 14 nie jest dobrze. Zdecydowaliśmy się, by czas wykorzystać nasze naturalne talenty wystroju wnętrz. Feng Shui nie zrobimy, więc mam nadzieję, że to się... Muszę spadać, papa. Trzymaj się, słuchaj, Juliet. Feng Shui nie zrobiliśmy, nic tu się nie wydarzyło. Mamy karty. Zamiast kart przydałyby się warcaby, żeby to rozrzucić, zanim oni przyjdą, nie? Dwa minus z historii. To nie jest kapucha. Wiesz, o co chodzi. Na zewnątrz ziom i mróz, te złodziejaszki pewnie się spodziewałem, że będziemy siedzieć w kącie, zawinięci w kocyki. To doskonała okazja do kontrataku. Musimy zostawić na nich pułapkę. Może da się użyć tej paskudnej pogody na naszą korzyść. Jakbym miał wodę, byłoby lepiej. Dwie butelki wody, a ja mam tylko jeden. 25, a zupy już nie mogę sprawdzić. Pół puszki zupy. Mordo, wytrzymasz to. Dobra, użyjmy kart. Dzień 15. Co? Bejba. Jest Kalix? Jest Kalix? Dobra. Co? O co chodzi? Ta pułapka nie zatrzymałaby nawet zmutowanego psa z kulawą nogą. Może jakiś inny przedmiot sprawdziłby się tutaj lepiej. Ale skąd miałem wziąć wodę? A, nie dawać lekarzom. No dobra. Czyli zapamiętajmy to sobie, bo my rozrobimy ten challenge lightowo. Czyli nie dawać wody lekarzom, bo to by ich zatrzymało. Ale wtedy mógłbym się wykończyć przez brak wody. Ale wtedy mam nadzieję, że po tym 15 dniu dostaniemy wodę. No jak żona mi wjeżdża i już bejba robi, a kiedyś nie była fanką Eurowizji. Ale teraz ją trochę
Jak niezaliczone, wjeżdżamy jeszcze raz. Dzięki Julia Wójcik za trójkę na superczacie. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo mi miło. Dzięki, dzięki. Oglądaliście Eurowizję swoją drogą? Jesteście fanami, czy raczej... Czy raczej nie bardzo? Dawaj mi tu jeszcze raz. Ty mi sam schronie. Dawaj, czyli wody nie dajemy. No za pierwszym razem jakbym karabinu... Nie oglądaliście? Unlucky! Unlucky by było co? O, teraz mam warcaby. Warcaby będą jako pułapka, spoko. Z karaluchami nie walczymy. Lecimy dalej, dzień drugi. Mama kupiła traktora. No, Chorwacja jest trochę, można powiedzieć, ebe-ebe. Wcale nie mówiąc o polskim kanale. Po prostu ebe-ebe u nas na Śląsku kiedyś się mówiło, jak ktoś tam jest, wiecie, nie? 2 na 10 umysłowo. To się mówi ebe-ebe. Świeża przez RZ? Świeżość przez RZ raczej, mordo. Ale nieważne, nic się nie stresuj. Dobra, chcę tylko pierwszy dzień zobaczyć, jak nie użyję karabinu. Co się wydarzy? Czy oni od razu wjeżdżają do koniec? Ok, czyli karabinu musimy użyć od razu na samym początku. Dobra, wszystko wiem. Także to już mamy sprawdzone. Robimy wyzwanie jeszcze. Blanka straciła głos po Babe. Fajna była Grecja dla mnie. Grecja to jest ten chłopak, co on nie przeszedł, nie? To jest ten chłopak, co miał taką piosenkę indie trochę, nie? Taki był ubrany jak Indiana Jones na beżowo. No, ja powiem wam, mówię, ja jestem od wielu lat fanem Eurowizji, tak naprawdę od czasów Aleksandra Rybaka i Fairy Tail. Od tamtego czasu oglądam Eurowizję. No, ale w międzyczasie oglądałem oczywiście Face to Face z Fame, no bo nie można było tego nie oglądać. Dobra, teraz zobaczmy, czy mamy karty, czy warcaby. Jak nie, to powtórzymy. Mamy warcaby i amunicję. Dobra, nie jest źle. Ulubiona gra na twoim kanale, w sensie 60 Seconds? To dobrze, to bardzo dobrze. 60 Seconds ogólnie, mówię, to jest fajna gierka, ale mam pewne przecieki w ogóle, ale nie powiem na razie za dużo. Jest jeszcze jedno zakończenie w Amandzie. Tak? To spoileruj. Spoileruj, to nagramy. Dobra, dzień pierwszy, nie? Potem używamy karabinu. Lekcje przepisuję z całego tygodnia. Wycimesz. Dobra, teraz mamy oczywiście karabin, używamy go. Odnośnie muzyki, ulubiony zespół, wykonawca. Ja teraz z muzyki słucham takich, wiecie, muzyka trochę na siłowni, deep house, takie, ale bardzo lubię piosenkę Wawa Jukebox, Jukebox, czyli maszyna grająca, Wawa Jukebox. Polecam, jest spoko. Dobra, jak tam z racjonowaniem, tylko pragnienie, czyli nic. Jedna cegła. Dochodzący z niej okropny odór. Oczywiście, że to otwórzmy, bo to może być zupa. A zupa by się przydała. Chyba, że się rozchorujemy, to już jest 2 na 10. Już jest 2 na 10. To była zupa. No i to wyzwanie mogłoby teraz się udać. My jesteśmy już odwodnieni, oczywiście, że musimy skorzystać z wody. Szwankuje wentylacja. Może coś się zacięło. Jeśli tak się stało, musimy prędko zabrać się za naprawę. Skorzystajmy z latarki. O nie! Mamy obrażenia i nie mamy apteczki. Mordo, nie wiem, ile wytrzymasz. Ale próbujmy. Te złodziejaszki na pewno niebawem tu wrócą. Jednego nie można im odmówić. Mają przewagę liczebną, doskonale zdają sobie z tego sprawę. A co gdybyśmy udawali, że wezwaliśmy posiłki? Sprawdźmy to. Jutro przychodzą do mnie koleżanki i będziemy ciebie oglądać. Bardzo mi miło. A co będziecie oglądać, tak swoją drogą? Jaka wasza ulubiona seria na kanale? O, czekajcie, ja sobie zobaczę, czy... Dobra, nie było nic tam. Obrażenia dalej, dobra, poradzisz sobie. Obszarpanych, ocalałych grupa. Wygląda całkiem żałośnie. Sorry, mordy, nie dam wam niczego. Z takim chłopem w kapeluszu i czerwonym płaszczu za stołem stoi. Co się dzieje? Bo ja chyba nie w temacie. Dobra, zobaczymy, ile wytrzymamy z obrażeniami. Cześć, bejba. I skana Krejsa. No to chodź. No chodź, daj mi tu mi daj. Tu mi daj. Jest taka miejscowość w Polsce, wygląda. Dobra, dziękuję. O, jest fajura. Czekajcie. O, fajurka. Słuchajcie, to jest fajura. To jest fajura. Czekajcie, damy się na... Ajra, wracaj. Dobra, ja tak udaję, że kocham tego psa, ale wiecie. Co?
To jest szczeniak taki niedobry. No, oczywiście, że tak. Mamy dziwną relację. Taką instagramową. Przyjaciółką. Fajnie. No, tak to jest. Tak to właśnie. Sytuacja jest prosta. Jeśli wkrótce się nie umyjemy, prawdopodobnie się pochorujemy. Co ja mam? Za pomocą amunicji. Natrzyjmy se pachy. Dostałem dziś uwagę. O nie! Nie no, maski nie trzeba używać. Lepiej amunicji, nie? Maska, wiesz, nie? Wtarliśmy proch w skórę. Genialny pomysł. Dobra, odwodnienie, głód, obrażenia. Odwodnienie może być. Przy włazie leży paczka. Jesteś teraz panem schronu, synu. Dobra, co od taty dostaliśmy? Co dostaliśmy od taty? Co tu wpadło? Latarka znowu? A, poradnik młodego skauta. Uła. Pamiętam, jak 2 lata temu nagrywałeś ten challenge. No, pewnie na kanale. Amunicję i spray stracisz, na maskę jest szansa, że nie zużyjesz. Jest szansa, ale jak się przyda w tym wyzwaniu, nigdy nie wiesz. Pożalić. Uczyłam się na złe tematy, a egzamin mam już w niedzielę. Biedroczanty, ale czekaj, o co chodzi, że się uczyłaś na złe tematy? Że co? Jak można się uczyć na złe tematy? O co chodzi? Co się dzieje? Chodziło o zakończenie w Amandzie. Aha, z czerwonym panem w kapeluszu za stołem. Dobra. Wyrżnąłem dziś gębą o kamień. W sensie, ten kamień był taki, a ty akurat się na niego przewróciłeś, czy jak to działa? Unlucky. Obrażenia gór. Dobra. Jeden z zergałów w naszym stronie trochę się chwiał, więc przesunęliśmy go na trochę mniej pofałdowany fragment podłogi. Sekretne drzwi dokąd prowadzą? No teraz to już zużyjmy tą latarkę, bo to i tak nam nic nie zmieni, jak mamy obrażenia. Zobaczymy, co się wydarzy. Apteczki raczej nie dostaniemy, bo ekspedycje są niedostępne. Czy coś dostaliśmy jeszcze? Pomimo przeprowadzenia bardzo szczegółowej inspekcji możliwego konta, nic nie było, co było warte uwagi. Strata czasu. On jest w agonii. Te łotry maszerują to bez problemu, o ile nie myślimy, jak ich powstrzymać. Walizka mi się teraz przydała. Dobra, czyli maska przeciwgazowa tutaj nie pomoże. To jest koniec, prawda? O! Jeszcze dało radę. Ale jesteśmy w agonii! Niestety, on nie wygląda, jakby był w agonii. No ma rany, ale no bez przesady, nie? Jesus. No, że ktoś dał mi złe tematy, że na egzaminie będzie coś zupełnie innego. Unlucky! Unlucky. No i co teraz? Co teraz z tym zrobić? Przegrywamy, prawda? Dzień 12, koniec, nie? Bo jesteśmy w agonii. Jeszcze żyjemy? Przydałaby się apteczka. Czy ja nie mogę skraftować apteczki za pomocą sprayu? Nie ma takiego wyzwania tutaj. Agonia, odwodnienie, głód. Pij. Na zewnątrz czeka jakaś paczka z uroczą kokardką. Mamo, daj mi apteczkę, wytrzymaj jeden... Ja pierdyle, no. Niech to dunder świśnie, krew nagła zaleje. Co tam było w środku? Walizka, prawda? Aj, no teraz... Jezus, naprawdę? Czyli w momencie, kiedy my nie ma możliwości znalezienia apteczki, musimy od razu resetować grę, nie? Jak mamy obrażenia. No szkoda. Ale będziemy kombinować. No mówię, chcę to zrobić, bo chcę mieć wszystkie skiny. A gdzie to najlepiej robić, jak nie na live'ach? Normalnie bym to robił poza nagrywkami. A tak to przynajmniej mogę to zrobić na nagrywkach, pogadać sobie z wami. Kiedy to tornie w ogóle? Wiesz co, nie doszło na tyle dużo historii, żeby to dograć. Wiesz o co chodzi, nie? Więc na teraz chyba niepotrzebne, nie? Żeby nagrywać te torie. Mamy mapę. Na co mnie mapa? Nie ma poradnika. Dobra, zaraz karabin. Ile mam przegranych godzin w tej grę? Bo chyba mam najwięcej odcinków na YouTubie. Ty, bez kitu, sprawdzę. Czekaj, przeglądarka. Nie, co ty robisz? Co ty? Zaraz ci powiem. Zaczekajcie sekundę. 65 godzin łącznie. W Riatomized. 65 godzin, to jest dużo? 60 seconds, jakby każdy odcinek po 30 minut. No to jakieś 130 odcinków, no to w sumie jest dużo. Bez kitu. Czat jest tylko dla subskrybentów? Nie, ale... Znaczy tak, każdy, kto subskrybuje kanał, może pisać. Co to za odliczanka od jednej... Gdzie rodzinka? Sam Timi czemu? Bo robimy wyzwania. Wyzwania przygodowe, bo chcę zrobić skiny wszystkie do broni. Do apteczek, do kart i tak dalej. Aha! Teraz trochę bez sensu, że gram, nie?
bo nie mam warcap, żeby to rozrzucić. No ale dobra, spróbujemy. Pragnienie. Coraz ciężej nam się oddycha powietrzem w schronie. W przeciwnym razie się podusimy. Nie róbmy nic. Jak się rozchoruje, to unlucky. To od razu resetujemy, bo szkoda czasu. Nie rozchorował się. I co? Podusił się ktoś? Zdecydowaliśmy się zignorować problemy i skupić się na innych sprawach. I to jest bardzo dobrze. Odwodnienie. Pij. Lekarskie kitle nie robimy. Czy oglądam piłkę nożną? Oczywiście, że tak. Of course! Pozdrowisz pana od WF, a co on ogląda? Trzeba go pozdrawiać, ty? Co tu się dzieje? Licznik prób. To nie jest głupie. Robimy to. Tekst. I puzon. Licznik prób. Pa to. Normalnie to robimy, pa. Licznik prób. Czcionka musi być... Tylko impact, pamiętajcie, impact to jest... impact mówię. Okej, okay, normalny. Mogę, okej. Okay. I teraz chciałbym to pogrubić, nie? Czy mogę, czy nie mogę? kontur. Ale czarny. Kolego. Kontur czarny. Rozmiar konturu. 10. Nie przełącza się. Gdzie się przełączasz? Dobra, licznik prób mamy. Damy go gdzieś tu, ale kontur zmienimy na 20. Teraz będzie lepiej. Damy go tutaj. Licznik prób damy tu. No i co? I na razie mamy... Ile było? 4, nie? Tak to zostawimy, nie? Licznik prób 4. O, w tym miejscu to damy. Będzie elegancko. To jest dobry pomysł. Szanuję za ten pomysł. Jest całkiem ciekawy. Ale czekajcie, bo źle mam czat docięty na YouTubie, a ja nie lubię takich akcji. Będzie Outlast? Nie, do Outlasta to już mamy ogranego. Ale na pewno gwarantuję, że będzie seria z Silent Hilla, jak tylko wyjdzie. I to... No, będę pierwszy na YouTubie. Także... A to będzie gra ponadczasowa. Dobra, puszczą budę z dymem. Już w piąty dzień musimy zużyć spray. Dobra. A czekajcie, bo jeszcze potrzebuję. Jesus! Muszę to ściszyć. Łowo! Dead podkreślenie Bloody, czytaj, podkreślenie Zulu. Angel. Bloody 5 Angel. Złotych. Martwy, krwawy. Hej, uwielbiam cię, a oglądam ciebie już od gimnazjum, więc z kilka lat będzie. Dziękuję. Jesteś świetny w tym, co robisz. Nie zmieniaj się i czekam niecierpliwie na łokę. Pozdrawiam na łokę. I życzę miłego dnia. Mordo, te łapy już są tak. Te łapy już są tak dopompowane. One czekają. One czekają po prostu. Powiem, no nie, nie chcę już spoilerować, ale będzie grubo. Rozabel, 5 zł. Jak w dobra, następnym tygodniu jest? Będą horrory, to aż grzech pominąć. Mnie pominąć. Trochę czasu nie było, bo zrobiłam sobie odcięcie od internetu, a teraz czasem mam trzeba. Dużo do nadrobienia X, więc nie wiem, czy to było opłacalne. Na pewno było, bo mówię, świeża głowa to jest to, czego każdy potrzebuje tak naprawdę, więc ja myślę, że jest to potrzebne, nie? No ale jesteś już, także bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Niespodziewane pukanie do drzwi. Czy ryzykujemy przy tym życiem? Sprawdźmy to. Jak się rozchorujemy, to już wiemy, żeby tego nie robić. Ale trzeba wyjść do menu. Od razu wychodzimy, bo to szkoda czasu. Przejdziemy to, nie? Przejdziemy tę grę, tylko trochę to zajmie. Licznik prób, nie? Trzeba zmienić. Wyzwanie przygodowe to... Rozpocznij licznik prób, zmieniamy na 5. Oj. Trochę to będzie trwało, nie? Ulubiony piłkarz? Ronaldinho, Juninho, Fernambucano. Kiedyś grał w Olimpiku Lyon. Dobra, co my tu mamy? Nic ciekawego. Ja mam 100 Lego, ale 100 klocków? Takich po domu ci luźno leżą? W różnych miejscach? To jest ciężkie, no jest ciężkie, bardzo ciężkie to jest. To jest, ogólnie to jest ciężka gra, nie? Bardzo ciężko się w to gra, ciężko. Bo jest, no kurde, jest ciężko, nie? Ciężko jest w to grać. Miłego dnia, Adamo, również dla ciebie. Żul nie czyta od Ziko, także ja przeczytam. Co? Przez zbyt długie przebywanie w tym mrocznym schronie nie mam apteczki. Nie wymuszaj na mnie apteczki. No.
Dobra, nie choruj, ale co on ma za wąsa? Normalnie przecież to jest wujek Bogdan, no patrzcie na... Co to jest? Co to za wujo Bogdan? Odwodnienie, pij, nie przejmij się. Dzień czwarty, przeżycie to bułka z masłem. Chyba chleb z kaszanką. To nie jest łatwy challenge, naprawdę. Trzeba się trochę nagłowić, nakombinować. No, co nie? Nic. Te złodziejaszki na pewno tu wrócą. Udawali, że wzywamy posiłki. Spróbujmy, może dłużej ich nie będzie. Wujek Timmy, dosłownie. Taki wujek po prostu z tego. No. No weselniak, wujek z wesela wrzucą. Ten, co zawsze zagaduje. Na zewnątrz postawiliśmy kukłę z pustych puszek. Bandyci ledwo poszli, a już zawracali, wrzeszcząc o potworach z Marsa. Puzon. Czemu sam Timmy? Bo to jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Albo dostajemy na głowę, a schron roi się od pająków. To nie jest wyzwanie z Mary Jane. Ty być zjadacz chleba. Ta, samo H-Esport, no. O, jest smutny. O Boże, dlaczego? No i co? Chłopie! Jurzek się nic nie poczuł pod ciebie. Mój kanał, patrz gdzie piszesz, patrz do kogo przychodzisz. Dobra, ten już jest ósmy dzień, powinna być akcja z tym. Z puzonem, wiesz o co chodzi? Jakim puzonem? Z tym, że przychodzą do nas, wracają. Odwodnienie, głód zmęczenie. Na zewnątrz czeka paczka z kokardką. Daj mi warcaby. Jak będą warcaby? Apteczka. Całkiem. Thank you. Biorąc pod uwagę co, twoje wyposażenie, to masz małe szanse na przetrwanie. Zaufaj mi, jestem weteranem tej gry. Ja też, mordo. I uważam, że spróbuję. Walizka. Czy sprawdzamy, co tam jest? Oczywiście, że nie. Nie interesuje nas walizka. Przydałaby się jeszcze kłódka. Nie mamy gana. No, chociaż to prawda. Będziemy mogli zużyć dwie butelki wody jeszcze, żeby to przetrwać. Ale dobrze by było, jakby jeszcze raz do nas wrócili. Rabusie grozili, że puszczą tę budę z dymem, czyli mamy okazję obronić się środkiem owadobójczym. Jechanka, let's go! Dzień 11. No i co, nie mam już zupy? Nie, mam 0,75. Dobra, i 2,5 butelki, dobra. Pragnienie głód, okej. Okay. Nic się nie spodziewaliśmy zobaczyć tańczącego karalucha. Karaluchy to mogą do nas przyjść. Będziesz grał w Roblox? Nie. Nope. Wróć do serii Sons of the Forest. Wiesz co, czekam na jakieś... powiedzmy na jakieś update'y, żeby działo się coś ciekawego, nie? Dobra, głód, odwodnienie, pij. Zróbmy użytek z radia. Może dzięki radiu znajdziemy coś, co pomoże nam przetrwać ten challenge, nie? Nic? Czy walizka? Nic. Nawet odpowiedź dostałem od razu od ręki. Wygłodzenie, jedz. Jesteś teraz panem... Dobra. Tata! Zobaczmy, co da nam ojciec. Jak to będą albo warcaby, albo nowy pistol. Maska przeciwgazowa. Mordo, nie tego oczekiwałem. O Boże. Coraz ciężej nam się oddycha. Dobra, to się rozchoruj, mam apteczkę. Nie rozchorowaliśmy się. Okej, ale nie mam się czym bronić, nie? To jest lipa. Niby 15 dzień. O! Te złodziejaszki pewnie się spodziewałem, że będziemy siedzieć w kącie zawinięci w kocyki. I mam 2,25 wody. Muszę użyć wody. Muszę. Ile trzeba przeżyć dni? 30. Więc jest kaszanka i to niezła. Dobra, zobaczmy to. Najprostszy psikus na świecie. Rozlaliśmy na ścieżce do bunkra wodę i zostawiliśmy na noc, by zamarzło. Ale żeśmy się naśmiewali, gdy bandyci kręcili marne piruety i przeklinali pod nosem. Trochę za głośno się zaśmiewaliśmy. Rabusie mocno się obrazili i puścili w naszym kierunku parę niewybrednych wiązanek. No, czyli wrócą. Popatrz, odwodnienie. Nie mam już wody. Ale Lipton. Robale przypominają rozmiarem małe szczeniaki. No nie mam z czego skorzystać, nie? 30 dni jest nie do przeżycia. Ja już odwodniony, nie? Ja mam nadzieję, że teraz wodę dostanę. Jak nie dostanę wody, to jest koniec. Widzi, nie? Wygłodzenie, jedz. O! Dwie zupy za maskę przeciwgazową. Przecież to jest jakieś... Dobra, dawaj dwie zupy. I tak nie mogę nic zrobić, a nie mam wody, nie? Ja pierdzielę, nie? Ja pierdzielę. Minus 1 plus 2. Tylko nie... Głód. To jeszcze wytrzymam chwilę. Kończyliśmy właśnie obiad. Podając podał się za handlarza. Jakbym dał mu amunicję, to on by dał mi wodę, nie?
Maska będzie potrzebna, ale masz walizkę w alternatywie. Okej, okay, czyli jest waliza. Serti, jak wiesz, o co chodzi w tym challenge'u, bo jesteśmy naprawdę niedaleko, podpowiadaj, nie? Julia T, pozdrawiam w takim razie. Pewnie z treningu wracałem, albo szedłem na trening. Głód, pragnienie. Co to było? Błagam! Jedna woda przypadkiem gdzieś się zapałętała dzięki radiu. Jedna woda. I dwie wody! Ale łokcie będą siadać. Ja chodzę aż cały, nie? Dwie wody i zupa. Tylko teraz, żeby się obronić. Czy ja mam czym? Uszkodzony karabin. Mordo, odwodnienie, pi. Wiemy, że jeden jest na bosaka. Moglibyśmy rozrzucić na ziemi coś ostrego, ale nie mam warcap. Błagam, zrób to mapą. Dzień 21. Co się wydarzyło? Co się wydarzyło za pomocą mapy? To pułapka nie zatrzymałaby nawet zmutowanego psa z kulawą nogą. Może jakiś inny przedmiot sprawiłby się tutaj lepiej. Na szczęście te zbiry pogubiły latarki. Bez światła nie zdołali znaleźć wyjścia do schronu. Karaluchy. Daj spokój z tymi karaluchami. One nie mogą przejąć schronu przez 30 dni. To się nie może wydarzyć. 22. Może się uda. Może, nie wiem, może jakimś cudem jest wygłodzony. To żryj. Żryj i nie dyskutuj. Żuj to. Wujek Brian. Ja nie jestem zwariowany, więc nie interesuje mnie event z wujem Brianem. Masz w planach zrobić serię z grania z widzami? Kruku, aż czego? Co byś obstawiał? Jaka giereczka? Dobra. Pragnienie głód, czyli nic. Ta mama każe... Nie, spróbuj nie umrzeć, pacanie. Pa, Mary Jane. Oczywiście, że to przyjmujemy. Daj mi jakąś broń. Kłódkę, cokolwiek. Warcaby. Cześć, Forio. Co dostałem? Walizę? Maskę przeciwgazową, czyli mam i maskę, i walizę. Uła, to teraz by się przydało, żeby przyszedł handlarz i wymienił się ze mną za walizę albo na coś. Coś tam masz? Odwodnienie, strudzenie. Odwodnienie. Właz. Czy tam jest jakiś... Nie róbmy nic. Czy tam jest jakiś szczur, który zabierze mi wodę? Nie wystarczą dwie butelki wody. No 5 dni zostało, nie róbcie sobie żartów. Zwariował, ale 5 dni wytrzyma. No bez przesady. Bez przesady, nie? Głód, strudzenie, szaleństwo, nic. Te łotry wmaszerowują tu bez problemów, o ile nie wymyślimy, jak ich powstrzymać. Wokół włazu do bunkra ostała się na wpół zburzona ściana domu. Gdyby spadł... I wszyscy razem, moi drodzy. Rozabel, 50 zł. Ja pierdyle. Nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła. XPS, czy jest możliwość wysłania ci prezentu? Prezentu? Nie wiem czy, ale mówiłam, że zrobiłam wam do domu taką ozdobę z muszli i kwiatów. Na Instagramie? Na Instagramie chyba to było? Chyba mówiłaś. Ale ja ci nie wysłałem adresu. Dobra, napisz jeszcze raz do mnie. Wydaje mi się, że to było na Instagramie, nie? To daj znać. Ja pierdzielę, no przecież nigdy w życiu Irena Santor mnie tak nie przestraszyła z kawiarenek jak tym razem. Dobra, no i teraz czekaj. Gdyby spadło stamtąd coś ciężkiego, może spacyfikowałoby co najmniej jednego zbira. Jak to załatwimy? No walizką to załatwimy. Ty, żebyś... Nie, no... Walizką, nie? Ja to wyzwanie za pierwszym razem przeszłem. Przeszedłem! Chyba, czy nie? Przeszedłszy, nie? Przeszedłem. No dobra, dawaj walizę, no nic innego nie wymyślę. Waliza, nie koniec, nie? Muszę jakoś to połączyć. Nie, no 4 dni, no przecież oni już nie wrócą, nie? Tego wykręca palec w misiu, nie? W sensie wokół. Jaka maska? Po co, Aleksander, tak piszesz? Nie troluj. Oj, nie, bo zaraz coś wyłączę. Dobra. Szaleństwo, wygłodzenie. Żryj! Zawsze chcieliśmy mieć... Dobra, tylko żeby karaluchy mnie nie wyeliminowały, nie? Bo to już będzie przed 27. To się uda! To się uda, te ostatnie dni. Dobra, rozchorował się. Przecież nie będę mu dawał teraz apteczki. Ja na koniec ją zostawię. Strudzenie, szaleństwo, pragnienie, głód, choroba. Dźwięki dochodzą ze ścian. Daj spokój. Daj spokój. 20. I pukanie. Podwójne. Brakuje outlasta i kawiarenek podczas ucieczki. No, mamy tutaj, widzę, stałą wickę. No działo się, działo. Piękne czasy, ale tak jak mówię, wiecie, ja jestem też, mówię, rodzicem. Buduję dom ciągle, właśnie kończymy ogrodzenie z przodu. Więc wszystko jakby pogodzić ze sobą.
wiesz, o co chodzi. To nie jest prosta sprawa, nie? Ale przyszły tydzień na pewno robimy poniedziałek, środa, piątek live. Także bądźcie, bo będziemy grali sobie w horrory, w przeróżne horrory. Tylko nie w Outlasta, no bo zmień licznik prób. Aha, tak, bo był to była szósta, nie? Szósta próba, sorry. To już muszę dać OK. Gdzie jest czat? Muszę czat widzieć. Dobra, no i co? I teraz odwodnienie, nie? Kłód mogę ci dać, bo trzech nie mam, a dwie jeszcze będą. Dobra, co to za dźwięk galopujący koń? Ostatni dzień! The last day! The last fucking day! I teraz pytanie. Strudzenie, szaleństwo, głód, choroba. Uda się, nie? Nie ma szans, że się, wiesz. Ci zawzięci rabucie znów nadchodzą, a my nie zdążyliśmy nic przygotować. Może się nad nami zlitują. Nie, mowy nie ma. Nie po tych wszystkich torturach, które im zgotowaliśmy. Miejmy nadzieję, że poślizgną się na drabinie. Ty, ale ja mu dam jeszcze apteczkę. Żeby zaraz nie było, że mu coś ebe odskoczyło. Dobra, jest zrobione, nie? Jest! That's fucking right! That's fucking right! Czekaj, ja im pozmieniam czapki! Co, ja im czapek nie mogę zmienić? Nie wygłupiaj się! Ale print screena sobie sieknę. Zaczekajcie sekundę. Kiedyś mi się nie udało, teraz to była formalność, czysta przyjemność. Ja sobie zrobię z tego... Przepraszam. Jestem w grze, jestem. Ja sobie zrobię aż z tego... tego, miniatursona, nie? Wiesz, o co chodzi? Czy ktoś do mnie dzwoni? Moja żona, czekaj. Baby! Propozycją, no? No? Dobra. 60 seconds? Fajne było, no to będziemy grali w 60 seconds, dobra? To Nara. Dobra, żona mi się zadeklarowała, że będzie ze mną grała w 60 seconds wieczorami. Także wiesz, o co chodzi. I skana Krejsa, nie? Czekajcie, ja sobie już tylko zrobię ten do miniatury. Bo to fajnie wygląda, taki wiecie, pełen schron. Wyeksportuj. PNG. Czekajcie, już zapisuję. Save game. Zapisz. Nagrywki tutaj. Już zrobione. Elegancio. No i co powiem wam? Skinów nie można zmienić, ale bez kitu. W jednym momencie w schronie jest Sharikov i Pancake. To jest w ogóle nie do zrobienia, bo to jest też jako wyzwanie, żeby mieć i psa, i... Nope. Yes. Alex. Dawno nie było. 20 zł. Siemanko, co cię naszło na transmisję na żywo dziś? Dawno nie było Pepocir. Dawno nie było Pepocir. Aha, Pepo Cheer, że skandujący Pepo. Wiesz co, co mnie naszło na transmisję? Chcę wrócić do live'ów i w przyszłym tygodniu, na pewno w poniedziałek, w środę i w piątek. Tak myślę, od 14 będzie live na kanale. No, to mam nadzieję, że będziecie. Banan w tle jest. Czekaj, w tę stronę się przysunę, będzie łatwiej. Banan w tle jest, a tutaj niedługo będzie nowy neon, ale taki, bo taki gość mi zrobił, ale na razie nie spoileruję. Wiecie, jakiej gry jestem fanem, także będzie. A zresztą u mnie na Instagramie już będziecie widzieć, także wpadajcie na Instagrama swoją drogą. Dobra, słuchajcie, wyzwanie zrobiliśmy i teraz pytanie, czy ja dostanę skiny, które no, które mi się należą za wygranie tego wyzwania. Dolores, Ted, Mary Jane, Pancake i Sharikov w końcu powrócili i zaskoczyli bandytów od tyłu. Gryząc ich. Kto ich pogryzł? To jest ważne. Kąsając! Szczekając, sykając, miotając pięściami oraz prezentami gwiazdkowymi. Ledwo żywi rabusie uciekali, aż się za nimi kurzyło. Wesołych świąt, paskudy. Dobra, czas odpakować prezenty. O, zupa. Tutaj też zupa. Wszyscy dostali zupę. No i fajnie. Ale z ciebie bambik? Bo co, bo nie masz zupolców?
Dobra, oczywiście, że robimy kolejne wyzwania. Wszystkie, dawaj skiny. Jaka latarka! Ja pierdzielę. I co to jest? To są karty baseballistów? A to? Co to jest? Latarka karty? A to? Co to jest? Co to? To wygląda jak żeberka, nie? W sensie wiem, że to jakiś dynamit, nie? Ale czekajcie, czat na chwilę. To są żeberka, bez kitu. Żeberka cielęce. Ale to amunicja? Serio? Co ty gadasz? Ale zarąbiste. No dobra. Znaczy petardy, ja wiem, że... Dobra, dawaj mi kolejne wyzwania przygodowe, ty mnie nie zagaduj. To mamy... Słowo harcerza, co tutaj mamy? Nagroda dla skórki, tego i... Wybuch obrócił poradnik młodego skauta i naszą apteczkę w pył. Mapa jest zupełnie podarta. Ciężko będzie teraz znaleźć taki ekwipunek. Musimy przetrwać bez tych przedmiotów, czyli bez poradnika i bez mapy. Kto by pomyślał, że skautowska wiedza i umiejętności na coś się przydadzą? Dzielny skaut Timmy pomoże nam przetrwać ten koszmar, a my musimy zadbać, by nawet jeden rudy włos nie spadł mu z głowy. Jeruna! Jeruna! Rozabel. 5 zł. Ja pierdyle. Pisałam o tym na jednym z vivów przed spotkaniami z tobą i pytałam się wtedy, czy można ci podarować prezent na spotkaniu, ale niestety na żadnym z nich nie mogłam się pojawić ze względów zdrowotnych, więc nadal czeka płacząca buźka. Płacząca buźka nadal czeka? O co tu chodzi? Wiem, o co chodzi, pamiętam, to było coś tam z tych muszli, nie? No dobra, dobra, to mówię, napisz na Instagramie po live'ie, podeślę adres. No warto, żeby prezent od ciebie zawisnął. No jesteś ze mną tutaj od naprawdę długiego, długiego czasu, także szacun. I dziękuję. Licznik prób zmieniamy oczywiście na 1, bo wyzwanie tamto zrobiliśmy. No i co? Śmiesznie to wygląda, jak dostałem donata od samego siebie, bo tam dekarolek 95 wysłał donata. Porąbane. Dobra. Timmy musi przeżyć, aż nadejdzie pomoc. Zostańcie ewakuowani przez wojsko lub zawrzyjcie sojusz z innymi mieszkańcami pustkowia. Aha, bo tu jest poradnik i apteczka niedostępne. Bez apteczki. Ej, jest tu ten specjalista, który mi mówił, że tam jest kocurem. Bo to jest ciężkie wyzwanie. Nasze zapasy już prawie się skończyły, a ekwipunek jest kompletnie zużyty, ale to jeszcze nie koniec. Do tego challenge'u nie mam porady, po prostu to jest gra na szczęście. No właśnie. I co, ja mam grać jak Gucio z żabami? 700 prób zrobić? Skiny z tego wyzwania są zajebiste. No ja wiem, nie? Czekajcie, to mamy zrobione. To. Przetrwaj 50 dni, nie zgub psa. Ekspedycje niedostępne. Skórka Border Collie dla... No nie, no to też bym chciał. Ja bym chciał wszystko tutaj, nie? Dobra, tylko Dolores dobiegła do schronu, no i Dolores... No Dolores i jakiś kundel. By przetrwać, muszą razem sprostać przeciwnościom losu. A tych będzie wiele. Głód, pragnienie, nuda, podli bandyci i fakt, że Dolores nie przepada za psami. 50 dni tylko Dolores. Ja nic do niej nie mam ogólnie, ale... Ale... Siemanko papuga, siemanko, siemanko. Możecie na Discordzie wrzucić, że jest live też, bo chyba nie zdążyłem. 90 dni tutaj przeżyliśmy. Dobra, i coś jeszcze zostało? No nie, no skórka... Nie, no ja chcę to zrobić, nie? Ta selekcja naturalna jest prosta za pierwszym razem, ta? 7 ekspedycji zakończonych sukcesem było odnaleźć ukryte zapasy. Okej, 7 ekspedycji, ale problem jest taki, że musisz wygrać grę. Czyli 7 ekspedycji nie jest jeszcze jakby rozwiązaniem, bo możesz mieć 50, bo może 50 nie, no chyba, że mówię, będzie game changer w postaci Mary Jane. Zapis live'a dla wszystkich, którzy zostawią polubienie, także zostawcie polubienie, będziecie mieli zapis live'a. No i dobra. No dobra, próbujemy tę selekcję naturalną, co? Nie, od razu wygrasz, jak je zrobisz. Serio? No nie, no to 7 ekspedycji, myślę, że easy peasy, nie? Ale już mamy nowe skiny, skin do latarki, bez kitu. Przy odcinkach to będzie zarąbiście wyglądało, jak będziemy mieli wszystko zupgrade'owane, nie? Jak można zdobyć skiny do na przykład... O, przynajmniej mam rozwaloną, też może być. Kart nie ma. Karabin. Wszystko porozwalane, bez kitu. Siekiera. Czekaj, bo jest zimno. Ubierz się. Masz czapkę. To była ta zimowa? To mi dam. Dobra, te wyzwania będziemy robić z zimowymi nimi.
No nie, to nie jest ta. To jest ta. Pochuście. Ta. Ta. Dobra. Ładny skin do tej latarki. Jest fajny, nie najgorszy. Taki też trochę Silent Hillowski, wiesz o co chodzi, nie? Następny zrób słowo harcerza. Zrobimy, na spokojnie. Pro tip, czytaj dziennik z ekspedycji. Dobra. Po paru tygodniach w Sronie przyszłość nie wygląda różowo. A, dzień 30 tu mamy. O, od razu dzień 30? O, nieźle. Wszyscy są strudzeni? A, nie zesrajcie się. Czyli nie mogę wysłać ich na ekspedycję. Tak, dobra, ale przygotujmy ją. Może jutro ktoś... Wszystko się kołysze, puszki chwieją. Łapmy co się da. Dobra, maskę przeciwgazową zachowamy. Nie musisz wygrać gry. 7 ekspedycji i wygrywasz. Okej, okay. Próbujemy. A czy tu była jakaś opcja tego, że każdy musi przeżyć? W sensie, że nie, to było chyba z Timim, nie? Że tam Timiego trzeba zachować przy życiu. Dobra, będziemy próbować. Wszyscy dalej strudzeni. No to, na to to nic nie pomoże. A jako strudzone mogę wysłać ekspedycję? Musisz im dać kaski, bo w jednym odcinku mieli kaski żołnierskie i nie wariowali. Ej, mordo, ale wiesz, że to nie ma znaczenia? Czy nie wiesz? To nie ma znaczenia, że oni mieli kaski. No ale dobra, no dla ciebie... A, bo to był ten kask, nie? Niech będzie w kaskach, nie? Dobra, na ekspedycję kogo wysyłamy? Zacznijmy od Dolores. Czy ona jest głodna albo coś? Tylko strudzona. Coś jej dać? Dam jej walizę. Poradnika od tego skauta nie mam. Jakby kogoś minimalnie interesował, co pisze tam, taką samą latarę, czarną, ale tata zgubił, zostałem z taką małą latareczką. Czy mnie to interesuje? Nie wiem. Siemanko, Chyczka. Siemano, Michael. Michael Kors. Siemano. Dobra. Pragnienie strudzenia, czyli nic. Dalej. Dźwięki, dziwaczne dźwięki cały czas dochodzą z rur. Dobra, żeby nie wariowali tylko. Czy da się w ogóle tu zrobić 7 ekspedycji? Nie wariujcie, proszę. Schron w ogóle popękany, bez kitu. Kuźwa, zaraz to się załamie. Co to za gra? To jest GTA 6, wiesz? Tylko ta wersja taka... ta lepsza. Otwierać w imię wolności. Dobra, otwórzmy. Bo mam nadzieję, że nas nie okradną. To nie jest wesoła kompania. Otwierać w imię wolności. Coś powinniśmy dostać. Na pewno puzon. A co dostaliśmy? Dwie puszki wody. Dwie butelki zupy, kuźwa. W bidonie pomidorówka, nie? Bez kitu. Dwie butelki zupy, no i dobra. Dwie butelki, dwie puszki tego. Ten nie jest już spragniony. Nie dziwię się, jak dostał dwie butelki zupy. Masakra. Co pijesz? Kawusia. Dzisiaj kawusia potreningowa. Kofeinka. Dziś gościliśmy w naszej stronie mutanta. Mordo. No nie mam się czym bronić, tylko siekiera i harmonijka, dobra. 7 ekspedycji, czy dać mu wodę? Dam mu jedną wodę, miejmy nadzieję. A o co on prosi? Odrobinę naszych zapasów. Dobra, dam mu tę wodę. Dam mu z racji tego, że jak będą bandziory. Ty, a Fame 18 już nie była? Pozdrój, dzięki za dzieciństwo. No było i Karolka niestety nie było, bo mój enemy miał tam poważną kontuzję. Dobra. Mężczyzna w niebieskim kombinezonie nie chce robić żadnego zakończenia. Dawaj, Dolores! Czemu ona nie wraca? Co za bank psztyl? Czemu ona nie wraca do schronu? Głód, pragnienie, zaraz się zacznie. Nie racjonujmy. Dzisiaj jest jej specjalny dzień. O Jezu, dostaniesz łyk powietrza. Zupę w bidonie. Dobra, jest Dolores. Co się dzieje? Wróciła chora. Dobra, czyli pójdzie pierwsza na odstrzał. Ekspedycję szykujmy. Jak z racjonowaniem? Odwodnienie, wygłodzenie, wszystko, nic. Odwodnienie. Odwodnienie. A co ona przyniosła ze sobą? Walizę z powrotem. Dwie zupy, dwie wody. No i to jest ekspedycja! To jest ich habe eine Expedition! Wyzwania zręcznościowe robimy. Oczywiście, że tak. No. Dobra. Dziwne hałasy dochodzące z rul są piekielnie... Zawodzenie z zewnątrz jest. No tak, Dolores się nie odzywa. Może trzeba do niej zagadać i dowiedzieć się, o co chodzi. Pogadajmy z Dolores, no. Czemu ona nie chce gadać? Bo jest co, rozchorowała się? Ma zapalenie krtani, że nie gada?
Przynajmniej nikt nie zwariował. Dobra, jedna ekspedycja jest udana, nie? Dobra, liczcie na czacie jak co. Jest jedna ekspedycja zrobiona. Racjonowanie. Pragnienie, wygłodzenie, jedz. Strudzenie, wygłodzenie. Strudzenie, głód, czyli nic. Na ekspedycję kogo bym mógł wysłać? A wyślę Timiego, bo on jest dobry. I dam mu też walizę. Bo starzy muszą żyć, bo bez starych sobie nie poradzimy. Ale fajnie było, jakby był event z pająkami, nie? Mamy spray? Nie mamy sprayu. A jest skin do spraya? Dobra, na czacie liczcie, ile mamy ekspedycji. To jest teraz druga. Czy na pewno Timmy dostał wszystko, co potrzebne? Wszyscy? A, bo ona jest wygłodzona. Dobra, Timmy i Rura. Bejba. Bejba na dwór. 39, spokojnie. Dobra. Skin do mapy jest? Skin do mapy? Szkoda, że nie mam kart. Zobaczylibyśmy, jak wygląda, nie? Czytaj pewien raport z ekspedycji. Sami coś wspomnią o tym, że ich śledzili. Wtedy musisz wziąć broń na ekspedycję. Dobra. Tak będę robił. Odwodnienie. No to pi. Dolores skarżyła się trochę na niewielkie skaleczenie nogi. No co, mam siekierę wziąć? Mam jej nogę odciąć? Zwariowałaś i tak jest chora. Żeby innych nie zaraziła. No apteczki nie ma, więc ona pierwsza, wiesz, będzie... Może otworzymy drzwi na minutkę, wpuścimy trochę świeżego powietrza. Jak to zrobię, to się wszyscy rozchorują, a jak nie zrobię, to zwariują. Nie wpuszczam, najwyżej się rozchorują, trudno. Świeże powietrze wam nie powinno zaszkodzić. Brak jego. Nie chorować. Dobrze. Ja się stresuję, bo mówię, trochę ekspedycji trzeba zrobić. Odwodnienie, wygłodzenie. Nic. Odwodnienie, pi. Twierdzi, że za parę sztuk, że da, sporo by dał za sztuk porządnej, kilka sztuk porządnej amunicji. Nie mam amunicji. A mógłbym mu dać, nie? Żeby nas nie okradał. To jest najważniejsze. Fuck yeah, bro! Koneko? Czy to jest ta Koneko? Czy to nie jest ta Koneko? Witam, Karolek. Możesz mnie pozdrowić? Dzięki, mordo. Subprice. Zależy, która Koneko! Czy ta Gilatisowa Koneko, czy Koneko? Koneko po prostu nick. Że grasz dużo w CS-a, ale konektor był zajęty. Że co chodzi. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. I dziękuję za wsparcie. Wygłodzenie. Pragnienie, wygłodzenie. Także co? Żryj. Dobrze, że nie ma bandziorów na razie, nie? Gdybyśmy tylko mogli coś poradzić, na przykład włamać się do schronu naszej sąsiadki. No, pytasz dzika czy sra w lesie. Dobra, a Timmy wraca? Jest chory też. Apteczka była. Oreo Kat, dzięki za dyszkę na superczacie. Siema, pozdrawisz i w ogóle moja siostra ma ADHD. Czy jest się czym chwalić? W sensie, nie, czekaj, bo źle to powiedziałem. Chodzi o to, że jeżeli jest nadpobudliwa, po co to pisać? Po co? Tak, chciałeś tak, czy o co chodzi? Zdrowia, zdrowia dla siostry. Mamy apteczkę, więc jedną osobę będziemy mogli uratować. Pytanie, którą? Ta, która będzie bliżej tego, nie? Bliżej już, a co przynieśliśmy z ekspedycji? Wrócił z pustkowia i jest bezpieczny. Dobra. Drewniane megle mogą być tak wytrzymałe. O, karabin, dobrze. Znaleźliśmy biurko, kilka półek. Broń palną, nic dziwnego więc, że pod jej biurkiem znaleźliśmy sprawny karabin. Czytam raport, czytam. Wytrzymała półka, ochroniła przed zagładą kilka książek. Sięgnęliśmy prosto po poradnik młodego skauta, ale straciliśmy walizę. Dobra, a czy w tym wyzwaniu miało nie być poradnika młodego skauta? Czy nie? Czy tylko 7 ekspedycji? Chyba tylko 7 ekspedycji, nie? Dobra, odwodnienie tutaj. Tutaj co? Nic. I tutaj też nic. Czy ekspedycję oczywiście szykujemy. Nigdy nie byliśmy wielkim koneserem grzybów, ale puzon. Pokaż swoje skarpetki. To takie stópkarskie było. Nie będę pokazywał. Nie będę. Kelorow. Kelorow od tyłu. Kelorow. Worolek. Chorą córkę? No to na Oeliksie zapytaj, czy ci dadzą jakieś tam, wiesz, woreczki śniadaniowe czy coś, bo masz chorą córkę. Wiadomo, nigdy nie byliśmy wielkimi koneserami grzybów.
Teraz nasz hasło brzmi, grzyby to jest to. Nie jemy grzybów ze ściany. Nie jemy. Wiesz, jak że zrobisz 7 ekspedycji, to jest koniec i wygrywasz? To jest dobra informacja. Jezu, ile się w tym schronie dzieje, patrzcie to. No przecież to jest... Nic. Jeszcze nie są wagoni, pragnienie wygłodzenia. Czyli zjedz coś. Dobra, ekspedycja. Kogo teraz wysłać? Czy każdy, kto idzie na ekspedycję, wraca chory? Jakbym tak... Strudzenie, głód, pragnienie. A jakbym dał jej wszystko i Mary Jane wysłał na ekspedycję z maską przeciwgazową? Spróbuj. Mam nadzieję, że wróci. Karol, warto wspomnieć, że to muszą być udane ekspedycje. No tak, czyli po prostu muszą wrócić do schronu. To jest logiczne. Więc jak teraz mamy... Trzy udane mamy, czy dwie? To jest trzecia, czy to jest druga? Wychodzi na to, że to jest druga. Czyli teraz poszła trzecia dopiero. Jezu, 7 ekspedycji, jak teraz o tym myślę, to się przy całym odcinku z 60 Seconds wydaje mało, ale... Ej, dobra, będziemy musieli się kogoś pozbyć, nie? Czyli jedną osobę, to jest trzecia, nie? Jednej osoby będziemy się musieli pozbyć. Kurde, kogo? Bo już zaraz mi się zapasy skończą, bez kitu. Zobaczcie, ile oni żrą, nie? Timmy zrobił ogólnie lepszą ekspedycję, bez kitu, nie? A Dolores dłużej przetrwa, chora. Dobra, decydujcie, czy pozbywamy się Timmy'ego. Młoda, radosna kobieta z rubimi włosami, srogo wyglądający najemnik. Jej kompan. Przedstawia się jako handlarka i zaczęła z entuzjazmem pokazywać nam swoje towary. O, pokaż nam swoje towary! I tak dalej, i tak dalej. Po ekspedycji na tym trybie jest chyba około 30% na to, że wrócą chorzy. No to ja wysłałem dwie ekspedycje i dwóch wróciło chorych. Znając moje szczęście, tak miało być, nie? Dobra, no to co? Timmy przestaje dostawać jedzenie. Timmy, sorry mordo. Timmy out, nie? Dolores out. Oj, niedobrze. Naprawdę? Tak się wahacie? No przecież logiczne jest, że Dolores wytrwa dłużej, będąc chora. To jest lepsza decyzja. Odwodnienie, wygłodzenie, no nam się wszystko dostać, nie? Ja pierdzielę, ale ciągną! Pająki zdają się myśleć, że mają takie same prawa do tego schronu, co my. Są absolutnie wszędzie i nie wygląda na to, by się nas bały. Skorzystajmy z poradnika młodego skauta, ale nie ma Mary Jane, a teraz bym ją zmutował. No i dup sztyl jasny, nie? Więc teraz fajnie było zmutować albo Dolores, albo Timmy'ego, nie? To by było ciekawe. Dobra, wiadomo, nic się nie wydarzyło, pająki już nam nie grożą, ale dostaliśmy jedną zupę. O, warto było. Dobra, a ty coś tam masz? Pragnienie, wygłodzenie? Sorry, Timmy. Dziś mają zamiar stoczyć pojedynek stulecia na czytanie na wyścigi podręcznika skautów. Szaleństwo? Pozwolimy im na to? Sprawdźcie to, tylko nie rozwalcie, bo jak rozwalą, to jest Lipton. O! Dlaczego? Niech to szlak! Rozerwali książkę na strzępy. Odwodnienie, pij. Timmy'ego już pożegnamy. Bye bye, Timmy. Nie mogą dojść do porozumienia. Czy jak kolej było opróżnić bunkrowe wiadro? Dobra, Dolores, bo ty jesteś chora. Jak zwariujesz, to wiesz, nie? Co daje zmutowana Mary Jane? Zmutowana Mary Jane to jest game changer. Ona daje wszystko. Patrzcie, ile Timmy wytrzymał bez jedzenia i bez wody, nie? O radio! O radio zdobyłem, warto było. Posłuchajmy radia, żeby tylko nie zepsuć tego, nie? Dobra, Timmy, panu już podziękujemy. Wygłodzenie. Mary Jane teraz wróci. Mary Jane, welcome back. Niedobrze. Timmy już oczywiście poszedł. No wywaliłem Timmy'ego, tak, tak. Tylko czekam... O nie! No przecież dopiero je zdobyłem! Niech to dunder świśnie, krew nagła zaleje. Odwodnienie, wygłodzenie, pij. Gromada lekarzy, daj spokój. Timmy, wracaj. Mary Jane wraca, czy jest chora? Nie jest, jest zmęczona. Co przyniosłaś? Zepsułaś maskę. Mary Jane wróciła. Dobra, czyli trzecią. Mamy już trzecią z główki. Nasza ekspedycja dotarła do miejskiego szpitala. Wybuchy oderwały parę ładnych pięter z górnej części. Dobra, czyli mamy jedną zupę, dwie wody, ale straciliśmy maskę. Okej, ale nie jest chora. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Okej. Ona się jeszcze trzyma, jest tylko chora. Może ona sama dojdzie do siebie, nie? Mam zamazany ekran, Marzena Grabowska. Musisz podkręcić jakość swojego internetu. Kręć korbą! Kręć korbą, będzie pełen ekran. Cześć, Faraon, siemano.
Siemano. Mary Jane nie wie, jak pisze się Konstantynopol Tańczkiewiczówna. Dolores była srodze zawiedziona. Kogoś tu czeka teraz edukacja domowa, czy raczej bunkrowa? No edukujcie się nawzajem. Wiecie, o co chodzi. Oj, Faraon, ja z tobą to też już dawno nie grałem. Dawno nie grałem, gdzie trzeba nadrobić. Dobra, mamy maskę przeciwgazową. Sama się wytworzyła, nie wiem jak. Dobra, ona jest dalej chora, on jest odwodniony. Pragnienie wygłodzenia. Dobra, ale mamy ekspedycję, prawda? Okej. Okay. Po japońsku to koneko. To jest mały kot? Nie wiedziałem, przepraszam, nie jestem Japanese. W jednym z alfabetów japońskiego, czyli hiragany, koneko, nie zdążyłem przeczytać, ale pewnie masz rację. Być może masz rację. Dobra, no czyli co, na ekspedycję wyślemy teraz Teda, tylko musimy mu dać i jedzenie, i picie. Musimy mu dać jedno i drugie. Ona nie ma nic, oni trochę w schronie jeszcze ze sobą wytrzymają. Ted z maską przeciwgazową, bo ją mamy. No i co, mordo? Cimej się! Cimej się, to już jest czwarta, prawda? Teraz wysyłamy czwartą ekspedycję. I powinniśmy powoli, stopniowo radzić sobie. Jest coś, pragnienie głód, czyli nic, odwodnienie, pij. Nie możemy zrobić wymiany. Niestety, jakby przyszli z fajną wymianą, gdzie... Nie wiem, czy wiesz, ale warto napisać, jeśli masz event z czymś kapiącym ze ściany, to Mary Jane nie musi nawet być chora ani szalona, a i tak jest szansa na zmutowanie. Ale w momencie, kiedy nic nie zrobię... W sensie, czy jeżeli jest szansa na zmutowanie i nic nie zrobię wtedy przy kapiącym evencie... Puzon. To jest czwarta. Powoli. Powoli. Uj, przepraszam. Oj, coś mi się tutaj... Uj. Uj. Dobra. Pamiętajcie zostawić też polubienie. Będziecie mieli zapis live'a, nie? To jest tylko dla osób, które zostawiły polubienie. Dobra. Dalej. No i zobaczymy, co się będzie działo. To jest czwarta ekspedycja. Jak ona wróci, to jeszcze trzy drobne ekspedycje i petarda. Tylko żeby ona na mnie zasmarkała, zaraz jej... Ona jest na wycieńczeniu. No, to już jest czas na apteczkę dla niej. Odwodnienie, wycieńczenie. Dobra, pi, a ona coś ma? Nic. Dobra, apteczka. No i teraz Dolores wraca do żywych. W ogóle, Karol, jaka abstrakcja? Obiecałem sobie nigdy na YouTube nie nagrywać, a zacząłem wypuszczać wy. Brakło na czacie do napisania? Czy co, jakieś odcinki? Dobra, już nie jest, jest wszystko wygłodzona. Dobra, teraz żarcie, będzie dobrze. Od razu lepiej wygląda, jakoś tak... Bo ona miała zmutować w Hulka, nie? Na zielono cała. Wygłodzenie. Dobra. Dzień 56. Jakiś challenge jest robiony? No jest. Urodziny! Nie mam pojęcia, co znaczy ten donate. Ale w takim razie wszystkiego najlepszego, mordo. Nawet jeżeli masz za pół roku. Albo miałeś przedwczoraj, no to jeszcze 363 dni. Dobra. Wygłodzenie. Spokojnie. Spokojnie. Ty. Wygłodzenie. Masz. Skórzana walizka. No ty chyba żartujesz, że ja będę ten. Mutujesz? Nie ma szans już na zmutowanie, bo mieliśmy event z pająkami. A Mary Jane wtedy była na ekspedycji, nie? Niestety. Szkoda. Co to za gra? GTA 6 to jest, wiesz? Wiesz? GTA 6 Pandemia Edition, już ktoś tam napisał. Dobrze, żarty siadają. Jest strasznie ciepło i telefon wariuje. Zacząłem nagrywać filmy, a co najlepsze to motovlogi. Ale co? Jakaś, że co? Motovlogi. Jak cię zapytam, czy to są filmy o samochodach, jak się nazywa motovlog, chyba że motovlog, że motoryzacyjny, to wtedy jest szansa na filmy z samochodami, nie? Jak ją pająk ugryzie, nawet jak jest zdrowa, to zmutuje. No nie, to nie jest prawda. Bo ostatnio na odcinku próbowałem ją zmutować, jak była zdrowa i nie zrobiłem nic, nie korzystałem z porytnika młodego skauta, ani z niczego innego i nie zmutowała. I więc z karaluchami też może zmutować Mary Jane. Nie próbowałem. Odwodnienie. Bang, bang. Dalej. Przed schronem gang strażaków. To znaczy są ubrani jak strażacy, dobijają się do drzwi, żądają wydania całych naszych zapasów. Nie zesraj się i mnie nie denerwuj. Musimy bardzo szybko znaleźć kłód. Skorzystaj z siekiery. Wydaje mi się, że kiera... Motovlog to jest z motocyklami. Mam kamerkę na kasku i nagrywam zjazdy swoje. No i elegancko. A jak wyświetlenia? Jak ci to idzie? W sensie dobrze ci się to prowadzi? Czy... Straciliśmy siekierę, niestety. Dobra, siekiera. Mary Jane mutuje od karaluchów, pająków i od zielonej kałuży i może być zdrowa. No, po części to sprawdzałem, nie zawsze wychodziło. Gang świeżaków, dokładnie. Odwodnienie. Nic. Sekretne drzwi, dokąd prowadzą? Nie sprawdzajmy tego. Niech... O, wraca Ted. Tylko nie bądź chory, mordo. Może być maska zniszczona. Maska cała. Co żeś przyniósł? Opie radio? Maska z powrotem. Dwie wody i radio. Ted wygląda bardzo słabo.
Wydaje mi się, że ktoś za nami podążał. Musimy uważać, gdy wędrujemy na powierzchnię. No i teraz, jak mam taką informację, czy warto ich wypuszczać na ekspedycję? Mamy osobny kanał, gdzie zaczęliśmy od zera, mamy na razie 3 filmiki, no i od pierwszego poszło 5000 wyświetleń średnio. Spoko, spoko. Jak na nowy kanał, to jest dobrze. Motocyklowa ekipa i mamy taki kanał ogólny. Okej. Okay. No to cóż, życzyć powodzenia. Życzyć powodzenia w tych ciężkich czasach. Ja też przyznaję, że przez to, że mam tę demonetyzację na kanale mocno i tak dalej. Szczur. No nie, no przecież nie zużyję karabinu na niego. Jak to teraz rozegrać? Muszę zużyć karabin. Trudno, mam nadzieję, że bandyci nie wrócą. Muszę, niestety. Niech będą strzały. To brzmiało jak z AK-4... O, nie rozwalił nam się karabin. Idealnie. Cokolwiek to było już jest martwe. Jezu, dobrze. Pragnienie. Good, good, good. Good. Co, Dolores jeszcze raz? Z apteczką. To będzie chyba dobra decyzja. Dwie osoby minimum muszą być w schronie, nie? Wystarczy broni, możesz wyjść na ekspedycję. No nie, nie mam broni teraz, nie? A mam! No dobra, ale jak bandyci przyjdą do schronu, to jest koniec. Nie no, mam harmonijkę. Czyli jeden atak bandytów wytrzymam. Dobra. Pragnienie głód, muszę dać mu wszystko. No ale Dolores z karabinem. Dobra, trudno, próbujmy. Próbujmy. A ja dałem Tedowi! I wypuściłem Dolores. Ja nie wiem, czy ja im dałem jedzenie, nie? Odwodnienie, wygłodzenie. Jakie dymy teraz są! Odwodnienie, wygłodzenie. Co ja zrobiłem? Nieopodal w ruinach domu starców pytasz dzika, czy sra w lecie. Idź. Idź. To już jest piąta poszła teraz, nie? 63 dzień. Są zupy i wody. Ale teraz pytanie, bo ekspedycja może się nie udać. Niech Dolores wróci, błagam. Nie zesraj się challenge, to się powinno nazywać, nie? Bo są nerwy, emocje. A co tam było? Cztery, tylko cztery zupy. Dobra, może być. Nasionko. Będziemy musieli je podlać. Ale nie mamy siekiery i możemy je ściąć. Ale, oj, to jest porąbane. Czy robimy event z nasionkiem w tym challenge'u? Już poszła piąta ekspedycja. Ale ono długo rośnie. Dobra, najwyżej będziemy musieli je podlać jednorazowo. A jak Dolores wróci, to powinna przynieść wodę. I wtedy już jest petarda. Tylko żeby bandyci nie przyszli do schronu. Bo nie mam za dużo... Nie mam za... Dobra, bierzmy to. A może wyhodujemy akurat ten. Tylko po co mi nasionko? Jak puścisz kogoś odwodnionego na ekspedycję, to nie wpływa to na to, czy przeżyje, czy nie. Okej. Ostatnio oglądałem najstarsze filmiki 60 Seconds i ty to masz już 4 lata, o ile mnie pamięć nie mili, a na streamie mało godzin. Kolejna abstrakcja. Że mało 60 Seconds na streamie? Ile to jest 12 minus 12 plus 78 podzielić na 56 podzielić na 23? Jezu, no najpierw dzielenie, ale z setnymi, hopie, bez kalkulatora. Daruj! No pierwsze to będzie 1 ileś tam 78, potem to dziel przez 23 i 12 minus 12, 0, no jest kombinowania, mordo, no w każdym razie wiesz. Na Steamie, w sensie godziny przegrane, a sprawdzałem to dzisiaj i 65 godzin, czy 66 godzin, to jest około 130 odcinków po 30 minut. Także dużo, nie? Powiedzmy 130 odcinków. Dobra, studzenie, głód, spragnienie. Raz kozie śmierć, podlaliśmy ją. No i dobra, zobaczymy co z tego wyrośnie. Pragnienie, głód, strudzenie, głód, nic. Dolores dobrze by było jakby wróciła. Nawet z jedną wodą i o nie beda obrażony, nie? Bo to będzie piąta ekspedycja, nie? I potem tylko dwie ekspedycje i jest koniec. Tylko żeby bandyci nie przyszli. Błagam, bez bandytów. Okej. Okay. Niespodziewane pukanie do drzwi. Odwodnienie. Nie otwieram, tylko wróć. Dolores, wraca Dolores. Dolores jest chora, ale nieważne. Jest karabin. Jest apteczka. I brakuje mi tylko, czyli to jest piąta, nie? Jest piąta. Puzon. Ja nie gadam, że to się uda. Nie gdybam. Jak to spierdolę, przepraszam. Jak wyjdzie źle, a może tak być. Niestety. Przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Odwodnienie, wygłodzenie. Jedz, pij, żuj, orbit. Ekspedycja. Gładka twarz.
Nie gul się, zostaw ten ryj zarośnięty, chopie. Broda jest w modzie teraz, normalnie. Prawda, nie będziesz docięty na drwala. Na 19, no nie walczę. No Fame 19 jest za tydzień, za 8 dni, nie? Ale miałem walczyć i mocno kibicuję Mateuszowi Spysińskiemu. Jak spierdolisz, to szybciej w CS-a zagramy. W CS-a też dzisiaj zagramy na pewno, ale czekaj. Spokojnie, wygłodzenie. Expedition. No i teraz tak, było 5 ekspedycji, nie? Muszę wysłać Teda. Ale mamy karabin, więc chwilę się wybronimy. Ted. I teraz nie pamiętam, jaka była ostatnia ekspedycja. Nie przeczytałeś raportu z ekspedycji. No właśnie! No właśnie. Co, zaryzykować? Nie dawać mu karabinu? Co myślisz? Bo tam mam specjalistę jednego na czacie. A chciałbym wygrać ten odcinek, nie? To jeszcze nie jest powiedziane, że przegramy to. Bo jak mu dam karabin, to on wróci cało z ekspedycji. Ale... Jeżeli nie dam mu karabinu, to on może nie wrócić i wtedy tracę Teda, ale zostaje mi karabin na bandytów i mam apteczkę. Co myślisz, mordo? Ryzykować? Ja nie czytam. Jak zobaczysz, coś napisałeś, to zamknę oczy i wtedy ci powiem, co ja uważam, żebyś się nie sugerował moją opcją. To już jest szósta ekspedycja, nie? Jeszcze nie widzę twojej odpowiedzi, więc czekam. Jeszcze nie widzę. Chłop obsrany, nie wie co odpisać. Ja mam wziąć to... O, dobra. Dobra, więc ja ci powiem tak. Ja bym go wysłał bez karabinu. Karabin byłby dobrą opcją, gdybyś miał siekierę. To nie jest odpowiedź na pytanie. Dobra, wysłałem go bez karabinu. Szósta! Musi się. A na Fame stoczysz tylko walkę z Mandziem, czy masz kogoś jeszcze na oku? Na oku jest wiele osób, tylko pytanie, czy do tych walk dojdzie, wiesz o co chodzi, nie? Ale to był mój taki priorytet, nie? A zaraz nasz ulubiony dzień. No to jest kuźwa nie fair, nie? No to jest kuźwa... No... 69. Dobra, zobaczmy. Licznik prób mam jeden. Okej. Okay. Dobra, zmęczenie, choroba, czyli co? Nic. Ktoś zostawi w pozostałościach naszego podwórka wiadomość. Kartka zapewniona dziwnymi symbolami wygląda jak szyfr. Czy ty jesteś... Zmęczenie, strudzenie, choroba. Tylko chora. Sprawdźmy to. Dolores ma złamać szyfr. Byle nie kręgosłup. Dzień 70. To już jest... O nie! Wyrosła ta obsrana! Trzeba ją zatłuc! Szkoda. Odwodnienie, dawaj. Nie mam ani tego, ani tego. No i teraz. Macki, wszędzie macki. Czy to potwór z Marsa? Chwila. To nie macki! To ta cholerna roślina, którą hoduje Mary Jane. Ten organizm podległy jakiejś mutacji, nie możemy nad tym zapanować. Czy to zęby? Są ogromne, musimy coś z tym zrobić. No i nie mam siekiery, ani... Kropak 3, dzień 69U. Powinno być AU! Ale dobra, już 70. Odwodnienie. No i co? Nie mogę nic zrobić. Czy ona nas pogryzie? Czy my sobie jakoś ręcznie z nią poradzimy? Feng Shui i Taekwondo? Czy będziemy teraz mieli obrażenia? Czy ona nas pogryzła? Nie. Odcięliśmy jej głowę i pewnie wyszła z tego zupa, prawda? Ty! Żeby tylko jej ta głowa nie odrosła, nie? Zawinęła część naszych zapasów. Dobra. Pragnienie wygłodzenia. No ale tej zupy mam 600 kilo bidonów, nie? Dobra. 4 wody za radio. 2 wody za apteczkę. Fuck off. Ale 4 wody za radio. No jak król w bunkrze, nie? Dobra, Ted, wracaj, proszę. Jak zaraz wyskoczy, że Ted nie wraca. Błagam, wróć, morda.
4 wody, Mary Jane, jeszcze nie ma Teda, odwodnienie, może jutro. Niedobrze, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, very, 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 very źle. Ale nie muszę szykować ekspedycji, więc jutro wraca, no. Dobra, dawać mi go. Śmierdzimy bardzo, nie przeszkadzało nam to, dopóki nie zdaliśmy sobie z tego sprawy, a teraz zbiera nam się na wymioty. Wąchałem se pachy. Dobra, weź maskę przeciwgazową i rura. Może się... Szósta! Bądź se chory, nieważne typie. Ta mi wyzdrowiała, bo użyłem maski przeciwgazowej. No i harmonijka jest, karabin jest. I cóż rzec, cóż rzec. Czekaj! Czekaj, teraz przeczytajmy, bardzo ważne. Dobrze, że zaryzykowaliśmy. Z pewnością odnajdzie tę kryjówkę. Jesteśmy tak blisko, już prawie czujemy zapach tej przepysznej zupy. Odwiedziliśmy lokalne zoo, ta wycieczka okazała się mieć sporą wartość edukacyjną. Piszcie 6 na czacie, mamy 6. Mieliśmy okazję podziwiać myszopotamy. Paru uroczych świnek nuklearnych, zebrorożce i inne majestatyczne stworzenia postnuklearnej fauny. Akwarium zamieniło się w głęboki krater, wypełniony ciemną, śmierdzącą mazią. Zwinęliśmy się, gdzie pieprz rośnie, gdy z basenu zaczęły wyłaniać się ogromne macki. Ale po drodze zdążyliśmy złapać torbę, którą jakiś pechowiec zostawił przy brzegu. Dwie wody. Za sporym terrarium, zamieszkiwanym obecnie przez grupę zabawnych skorupiaków, leżał trup jednego z pracowników zoo, kto by pomyślał, że te uniformy mają takie pojemne kieszenie. Z lewej, i oczywiście plus radio, z lewej straszliwy pająkot, z prawej jakiś krwiożerczy chupakabra. Paniczna ucieczka zaprowadziłaby nas do sklepu z pamiątkami. Mogliśmy trafić gorzej, na zapleczu znaleźliśmy kilka nietkniętych pudeł wraz z cenną zawartością. Mamy poradnik. Wydaje nam się, że ktoś za nami podążał. Musimy uważać, gdy wędrujemy na powierzchnię. No i co teraz? Niby ktoś za nami podążał. Czy ja mu dawałem karabin? Puściłem go bez karabinu. To można jeszcze przegrać, bez kitu. Odwodnienie. Cześć, Wawel. Wawel? Wawel? Tak, to jest wyzwanie. Ekspedycja. Tańczący karaluch. Bierzemy je do schronu? Może jak weźmiemy karaluchy do schronu? Spray mam? Nie mam. Może jak weźmiemy... A weźmy je do schronu, nie róbmy nic. Wydaje mi się, że to będzie dobra opcja. Wow, 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 wow. Dobra. Ekspedycja. Nie mogę nikogo wysłać, bo wszyscy zmęczeni. Teraz? Ja pierdzielę. Pragnienie. Dobra, dobra. Nie sraj, nie pierdź. Wygłodnienie. Powoli. Karaluch w schronie to jeszcze nie jest koniec świata. Dalej wszyscy zmęczeni. Puzon. Odwodnienie. Odwodnienie, wygłodzenie, wszystko. Cyk. Ekspedycja. Gość, który miał kilka dodatkowych par rąk. 5 puszek zupy. Oczywiście, że dajemy mu zupę, bo jak będziemy mieli problem z bandytami, to on nas obroni. Jedna zupa, bo została ostatnia ekspedycja. Ostatnia, the last one of the expedition. I mamy skiny. You from Polish? Yes, Maciej K. I'm from Polish, from Poland. Ile masz lat? W tym roku, we wrześniu, 28. Już taka stara... Stary dekstyl się robi, wiesz o co chodzi, nie? Dobra. Nic, nic, nic. Ekspedycją dalej nie mogę nikogo wysłać. No teraz to będzie trwało 6 lat. Może ulecz Teda, to nic nie da. Na zmęczenie apteczka nie pomaga, on po prostu... O, Dolores mogę wysłać. To jest twoja ostatnia ekspedycja, mordo. Najważniejsza ekspedycja w tym roku. Strudzenie głód, masz? Ona tylko odwodnienie, prawda? Dobra. Ekspedycję przygotujmy. O, alarm. Ktoś próbuje się do nas włamać i to nie jest jakiś samotny rozbójnik, a cała banda. Szykujmy się, bo jeszcze skończymy martwi albo gorzej. Jak zużyję karabin... Karol, on mówił, że ekspedycja przebędzie bezpiecznie. Dobra, to korzystamy na razie z harmonijki, bo oni będą mieli, o Jezu, hymn, złapią się za serca i nam ten, wiesz o co chodzi? Dobrze, czyli są zadowoleni. Ona też już jest? Nie, jest strudzona. Dobra, jak to wygląda? Wygłodnienie, czyli Dolores wysyłam bez karabinu teraz. Dolores bez karabinu. Dam ci poradnik, żebyś sobie poradziła. Do dupy mi potrzebny poradnik.
Good prank. Dolores idzie na ekspedycję? To ja muszę dać ci to i to. Co ty robisz, Karol? Co ty robisz? Już mam podnięte, że 79 dzień Chupacabra. Pa, Marzena Grabowska, jakie tam skomplikowane zadania matematyczne. Jak rozwiążesz, to daj mi odpowiedź i ja ci powiem, czy to jest dobra odpowiedź. Odwodnienie. Odwodnienie, bang. Na pewno tylko tyle? On jest chory, nie? Nie dawać mu jeszcze, nie? Czy mu dać? Ile dni chcesz co najmniej zrobić? To jest wyzwanie przygodowe. Zdobywamy skiny. Skiny. Powoli. Dzień 80. Jeb harmonia pod pachą. To co, pogramy? Oczywiście, że pograjcie karaluchom. Dostaniemy dodatkowo dwie zupy i dwie wody, ale dobrze by było dostać na przykład kłódkę. Dostałem dwie wody, nie? Od karaluchów, czy nie? Nic nie dostałem? Oj, po kilku minutach harmonikowego koncertu ze ścian wyskoczyły zmutowane karaluchy i zaczęły poruszać się w rytm piosenki. Niedobrze. Choroba gut, gut odwodnienie. Będzie odwodnienie. Bang. Dobra. Te karaluchy już dawno przestały się z nami bawić. Wszędzie oznaczają swój teren, każdego nie zostawiają nam coraz mniej miejsca. Musimy coś z tym zrobić. Jeszcze nic nie robimy, bo to jest za wcześnie. Te karaluchy jeszcze nam nic nie zrobią. Okej, okay, jest ich więcej. Zawsze można skorzystać z karabinu, ale po co teraz na karaluchy? Dobra, wygłodzenie. Good, nic. O, ktoś próbuje się włamać. Teraz skorzystajmy z karabinu, bo jakbyśmy drugi raz skorzystali z harmonijki, to już jest koniec. Jest Lipton, nie? Karabin rozwalony? Jest rozwalony. Okej. Okej, odwodnienie. Wygłodzenie. Dobra, karaluchy, gramy nim. Z nimi. Koniec! That's fucking right. Mamy to. Mamy to. Kolejne skinki. Gigi. Gigi très très bon. Brawo. Dzisiaj to się wszystko układa. Niesamowite. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Siódma ekspedycja. Tyle rzeczy w schronie. Tyle radości. No i mówiłem, że proste XD. No to nie jest proste, bo ja to kiedyś próbowałem zagrać. Karaluchy nam... Ja myślałem już, że zagrałem karaluchom i przejęły schron. A tu nie, bo usłyszałem włas, jak Dolores wchodzi z ekspedycji. Dobra, zupa woda. Daj poczytać. Bardzo ucieszyliśmy się, gdy Dolores bezpiecznie wróciła z pustkowia z poradnikiem. Przyjazna grupa mutantów nie złamała swojej obietnicy. Wszyscy razem wyruszyliśmy na wycieczkę w poszukiwaniu zapasów i nic nikomu się nie stało. Było nawet wesoło. A, z mutantami, bo dałem mu ten... zupę, nie? Jak to mówią w kupie raźniej? Mówi mucha do muchy, nie? W kupie raźniej. Nasza misja zakończyła się sukcesem. Opisana w transmisji radowej kryjówka była tak przepełniona zapasami, że moglibyśmy zbudować z tych puszek fort. W sumie może to zrobimy. Ktoś nas zatrzyma? Kto nas zatrzyma? Może nawet otworzymy postapokaliptyczny sklepik i przehandlujemy część zapasów za inne. Niezbędne do życia przedmioty, na przykład gramofon. Tak czy siak, trzymajmy się razem, a już nigdy więcej nie dotknie nas głód. Wybuch atomowy zrujnował całą okolicę, nie tylko nasz własny dom. Ulice zupełnie przekrywały stosy gruzu, fragmenty dachów i ścian. Raz po raz z daleka można było zobaczyć pojedynczych śmiałków w maskach przeciwgazowych, przeczesujących teren w poszukiwaniu zapasów. W jednym ze zrujnowanych domów bawiła się grupka dzieciaków. Za zabawki służył im pokaźny arsenał prawdziwej broni i amunicji. Na dachu podniosła nas refleksja, że dzieci potrafią doskonale dostosować się do tej okropnej sytuacji. Dzieciarnia była na tyle przyjazna, że podzieliła się z nami amunicją. Ej, amunicja! Wow! To jest to! Zobacz, możesz mieć żeberka zamiast amunicji. No ja wiem, że to jest dynamit. Wiesz, o co chodzi, nie? Wiesz, że to jest dynamit. I latarka. Latarkę mamy. Co tam jeszcze? Do czego zdobyliśmy skina? A, no zdobyliśmy teraz do apteczki i maski. Zajebiste. Co jeszcze? A czemu? A czemu? A inne rzeczy? Dobra, pokaż włosy. Czemu nie mogę innych rzeczy zmieniać? Ta, baby is kana crazy. A jeszcze walizka. A, bo nie mam walizki. No dobra, spędziliśmy 85 dni w schronie. Nieźle, udało się. Jaka waliza!
pakuj walizę, bejba, Basie i Elizę, Kajna, Krej za walizę. Ja pierdzielę, elegancko. Patent dalej, dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, średnia z 33. Dobra, mamy skiny, no są, no przecież to są, No i zostaje nam jeszcze jedno wyzwanie, które jest ciężkie. No licznik prób za pierwszym razem, przecież tak miało być, nie? Tak miało być. Wyzwanie przygodowe. I zostaje nam kobieta i jej pies. No i to. Pytanie, czy robimy słowo harcerza? Które robimy? Czy robimy słowo harcerza? Czy robimy kobieta i jej pies? Kobieta i pies, słowo harcerza, kobieta i pies, słowo harcerza. Z tym im są lepsze skiny. No też mi się tak wydaje, bo tutaj mamy tylko border collie, nie? Nieważne jak bardzo jest ciężkie, Karolek na 100% to zrobi. No, zrobimy to, oczywiście, że tak. Dobra. No to robimy słowo harcerza. No po czacie widzę, że jednak słowo harcerza. A ktoś tam pytał jeszcze o typowania. A czekajcie, jakby zrobić typowania na Fame 19. Typowania. Kobieta i jej pies, dawaj. Spróbujemy to zrobić. A jest tu? Jest tu gdzieś? Fame ma. Fame. Nie ma. Moglibyśmy zrobić takie typowanie. Czemu nie? Czekajcie, bo to chyba najlepiej było na... Na betkliku? No jest, jest od początku. Dobra, czekajcie, zrobimy sobie jedno ten. Nie wiem, czy to na reakcjach będzie. Mogę przeglądarkę odpalić. Tak, być git. Czekajcie, to trochę przesunę. Co to takie duże, ty? Co to takie? Więcej nie ma, nie? Czekaj. Jest przeglądarka, trochę mniejsza. Dobra, czekajcie, tylko jakąś jakąś muzę puszczę, bo... jak się nazywa? NCS, nie? Data przesłania, żeby to było jakieś... Coś tam, żeby sobie leciało w tle. O, taka motywacyjna, nie? Dajcie, czat sobie odpalę. Tak z ciekawości też będę chciał... zobaczyć waszą opinię. To jakby Fame normalnie wjeżdżał, nie? Dobra, po kolei. Nie wiem, bo to nie są raczej walki od samego początku, nie? Kacie, muszę zaciszyć trochę przeglądarę. O, teraz będzie gitara. No i teraz tak. Mógłbym w sumie obstawić całą na jeden kupon, nie? Ale dobra, no zróbmy, mówię to tak. Czekajcie, musiałem ramkę, czekajcie, kamerka. O. Zróbmy tak. O. I ramka jeszcze, tylko sobie ramkę przesunę. Nie? Żeby było więcej miejsca. Dobra. Dobra, i od samej góry. Wasze zdanie też chcę poznać, bo nie zostało dużo
do gali. No i żałuję, kurczę, bo już tutaj bym walczył, nie? Tylko Mandzio złapał kontuzję, ale zadzwonił do mnie, powiedział, jak sytuacja wygląda i mówi, że też chce tej walki. Także Łukasz, robimy to na 20, jak coś. I już na kompletnym spokoju po prostu się oszczędza. Jak masz łapać kontuzję, to zawiń się w jakiś ortalion i po prostu się nie kontuzuj. Wiesz, o co chodzi. Przygotowuj się ciężko, ale uważaj na siebie. Dobra, powoli. I od samej góry. Arkadiusz Tańcuela, Maksymilian Wiewiór, Wiewiórka. Obu bardzo lubię. Wydaje mi się, że Arek Tańcuela ma lepszą stójkę, nie? Lepszą stójkę ma od Wiewiura. No Wiewiór nie pokazał nic z Alanem Kwiecińskim, ale szacun, że wziął tę walkę. No i co, czy Wiewiórowi Karczycho pomoże tutaj? Jak wiecie, walka pójdzie do parteru. No wydaje mi się, że Arek też podkręcił BJJ zapasy i no kurczę, to będzie, tym bardziej, że to jest walka o pas, więc to może być bardzo fajna walka. Ale mimo wszystko stawiałbym tutaj na Arka Tańcule, chociaż powiem wam tak, jak Shelly walczył z Polish Zombie, ja byłem bardzo za Wrzoskiem, nie dlatego, że nie lubię Shelligi, tylko no ma coś w sobie takiego Wrzosu, co lubię chłopa i zresztą, no mówię, Shelligę też lubię, ale jakoś kibicowałem tak, bo wiecie, Shelliga jak robi treningi i tak dalej, on jest, wiecie, taki szybki i tak dalej i on się też kreuje na takiego turbo kozaka. Ale gdzieś tam element kozowy też wjeżdża, więc tutaj przebiałkowanie się, no żartuję, no trzeba sobie pożartować z tego. Natomiast no byłem mocno za Wrzoskiem w tamtej walce, nie? Dlatego tutaj też mam takie, że kurde, obu lubię, ale Arek może zamieszać, nie? Także czekajcie, no można zaznaczyć sobie bezpośrednio. Tak zostawiam, Arek Tańcula, mimo wszystko. Chociaż może decyzja, nie wiemy, bo jak, wiecie, Wiewiór sprowadzi walkę do parteru i będzie zaś się kulał trzy rundy, no to... Bo to jest chyba trzy rundy po 5 minut, nie? Dobra, druga walka. Mateusz Spysiński, Jakub Paramaxil Frączek. O Paramaxilu, przepraszam, nie wiem kompletnie nic. Wiem, że jakąś tam jedną walkę już miał. Nawet, kurczę, nie pamiętam, z kim Paramaxil walczył, ale chyba przegrał. Maty Spysiński... Nie wiem, czy mogę mówić, czy mówił Mati. Mati trenuje, nie? No i... Spysio jest debiutantem, ale też ma duży staż treningu. Tak, i właśnie zgodzę się z tym, że... Nie, no to mi się wydaje, że to będzie egzekucja, nie? Mi się wydaje... Nie chcę mi się nawet rozwodzić nad tą walką, bo to, że tam kursy mówią swoje, to jest jedno. No ale Mateusz Spysiński tam, wiesz... To jest Queen of the Bold, nie? W sensie, że łysy. Nieważne. W każdym razie Mati Spysiński... No nie wiem, co tu się musiało stać. Kontuzja. Zawsze mówię, że jak nie wiadomo, co się może stać, to jakaś przypadkowa kontuzja w oktagonie, nie? Dobra. Ginold. Rzeźnik versus Sutonator. Wczoraj, nie wiem, czy oglądaliście Face to Face. Bardzo fajny i ciekawy Face to Face. Głowa posypana popiołem. Ja na pewno, jak będę wierzył na Face to Face'a teraz, to już będę sobie robił większe jaja. Nie będę tak bardzo sentymentalnie i emocjonalnie podchodził do całej walki, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu. Tam muszą być dymy, musi być śmiesznie, wiecie, o co chodzi. No i tutaj powiem tak. Też obu chłopaków lubię. Ja jak kogoś nie lubię, to mówię, nie? No i co? Ginald jest trochę wyższy, nie? Nie wiem do końca, jak się przygotowuje teraz. No Sutonator poobijany mocno, w sensie pasut, nie? Dla mnie to jest taka walka, że ona się nie skończy przed czasem, nie? Ja uważam, że to się nie skończy przed czasem. Tylko... Bo wiecie, tutaj jest jakby nie ma... że remis, nie? Ja bym tu naprawdę szedł w remis. Jeden z pierwszych remisów, jak nie pierwszy. Jakby decyzja, nie? Decyzja, że jest split decision, nie? I w coś takiego bym tutaj poszedł. Nie stawiałbym ani na jednego, ani na drugiego. Z całym szacunkiem, nie? Ja bym tu poszedł w coś pomiędzy, nie? Czyli właśnie jakiś remis. Więc tego nie obstawiam. Zadyma Alan Kwieciński. I to jest jaka? Czy to jest K1? Czy to jest MMA? Nie jestem pewien, jakiej to jest formule. Jak to jest MMA... no to wydaje mi się, że Zadyma tutaj pojedzie ładnie. Ale nie twierdzę, że Alan, jeżeli to będzie walka w KSW chciałem powiedzieć. Kiedyś w ogóle, jak ludzie nie wiedzieli jeszcze za dużo MMA i tak dalej, to mówili, że ktoś się bije w KSW. Wiecie, o co chodzi. W sensie nie było jeszcze dokładnej nazwy, to był sport taki rozwijający się mocno w Polsce. Więc tutaj no... Też lubię obu, ale stawiam na Zadymę. Raczej Zadyma tutaj, stójka mocna bardzo i... Może Alan ustrzelić, ale raczej Zadyma.
Nie mówię, że Alan nie ma żadnych szans, absolutnie. Ma szanse i to spore, ale Zadyma ma większe szanse. Elizabeth Lizzie Anoru i Dominika Rybak. Widziałem tarczę Dominiki Rybak. Dobrze skręca biodro do wysokich kopnięć, do tych wszystkich czagi. A jeśli chodzi o Elizabeth Anoru, po pierwsze w ogóle jej nie kojarzę. Kojarzę ją tylko z tego, że jest kontrowersyjna w internecie tak naprawdę. I to tyle. No i co tu się będę rozwodził, nie? Ja myślę, że nawet Dominika Rybak z Szeją mogłaby spróbować, nie? W sensie to już mi się wydaje, że jest podobny poziom, nie? Nathan Pierzasty, Marcoń, Daro Lew. Jaki kurs na Dara? 3,55. Kurde, no Daro to jest zadymiarz, nie? Daro to jest dobry zadymiarz. No ale chyba to nie wystarczy, nie? Być dobrym zadymiarzem na Natana mimo wszystko. No to nie jest bóg estetyki, nie oszukujmy się, no wszyscy co mają troszeczkę oleju w głowie wiedzą, że tam było kombinowane, nie? Że tam było kombinowane, to nie jest na sucho zrobiona sylwetka, tylko na jakichś tam wspomagaczach, no niestety. Więc, Natan, kibicowałbym Darowi, nie? Chociaż, no mówię, tutaj też do jednego ani drugiego nic nie mam, ale pójdę w Natana, nie? Można jeszcze zmienić? O, jak obstawiasz oba. Czyli oba to jest jako remis? Pójdźmy w Natana. Wydaje mi się, że Natan. Vampir Pasternak i Piotr Szeliszeliga. I to jest w ogóle, słuchajcie, walka, z którą ja mam chyba jeden z największych problemów w tym na 19. Dlaczego? Dlatego, że Vampir jest wolny. Albo te tarcze, które on robi, które pokazuje te wysokie kopnięcia, gdzie on się tam skręca, on to robi powoli i on tym chce trochę uśpić czujność, bo tak mi się wydaje, że może tak być. I to w K1 jest. No właśnie, tym bardziej, że to jest w K1. No, wydaje mi się, że Shelly jest dużo szybszy, nie? On jest też niższy, jakby wzrost i tak dalej. I to oczywiście idzie na plus z szybkością. No ja mam tutaj problem, bo ja nie wiem skąd ten kurs 4,80 na Shelligę, nie? To jest też mi się wydaje tylko przez jakby face to face i przez to, co się działo na konferencjach i to, że Michał Pasternak jest po prostu bardzo pewny siebie. Shelly też jest pewny siebie, ale po Shelly trochę widać ten stres zawsze. A po Pasternaku nie było w ogóle tego widać, nie? W sensie to jest też przez lata wyuczone, jak wiecie, on cały czas boksuje, jest pewny siebie. To są niektóre rzeczy jakby wyuczone, nie? Więc tym bardziej, że to jest K1, więc ja bym tej walki serio, ja bym jej też nie obstawiał. Wydaje mi się, że to nie będzie taka egzekucja Michała Pasternaka, jak o tym mówi. Może i wygra. I raczej, no mówię, to jest też takie 51 na 49. Wiecie o co chodzi? 51% szans na Pasternaka, 49% na Szeligę. Więc nie wiem skąd taki kurs. Ale pójdźmy w to, czego jest więcej. Czyli 51% Michał Pasternak. Cleo Linky Master. O Boże, ten face to face ze strony Linky Master. Ja nie wiem, czy... Ona w ogóle była bardzo zestresowana. Widać, że ta dziewczyna po prostu żyje przeszłością cały czas. I zamiast wejść w jakąś nawet patologiczną rozmowę z Ewą Brodnicką, z Cleo, no to ona tak wiecie, nie? Tak. I jeszcze te mruganie oczami, powykręcana jak po pigułach bez piguł, wiecie o co chodzi. Strasznie słabo wypada na tym face to face. Co do umiejętności, myślę, że to stoi na bardzo równym poziomie. Cleo też miała teraz trochę czasu, żeby się przygotować więcej do walki, już żeby nie było takiej sytuacji jak wcześniej. Że mówi, że tam wychodziła z kontuzją na 30%, tutaj mówi, że wyjdzie w 100%. Także ja jestem tutaj po tej stronie, mimo że uważam, że to też może być wyrównana walka. Niekoniecznie musi się skończyć po jakimś nokaucie czy po pierwszej rundzie, nie? Ale zobaczymy. No i teraz... Kacper Kraszer-Błoński, Amadeusz Ferrari-Roślik. Ja w ogóle z Kacprem Błońskim to jeszcze te 5 lat temu, 6 lat temu dużo czasu spędzaliśmy na CS-ie, graliśmy w CSKA, ale później Kacper wysprzęgnął, można tak powiedzieć, nie można tak powiedzieć, bo to jest chyba ten slang, nie? No wyrąbał się na kolegów, nie? Poza tym nie fajnie zachował się w stosunku do mojego kolegi Stewarta. No i szkoda, bo ja uważam, że teraz trochę jego ego wybuchło, nie? Kacper Błoński. Nie obrażaj się, mówię prawdę. Mówię prawdę, jak to wygląda, co nie znaczy, że cię nie lubię, bo mam z tobą fajne wspomnienia. A co do Ferrariego, ja już swego czasu powiedziałem, że jest to gość, który w bardzo podobnym momencie co
Kubańczyk, właściwie po walce z Boxdelem Kubańczyka, sorry Michał, powiedziałem, że Kubańczyk i Ferrari to będzie dwóch takich chłopaków kiedyś na Instastories, którzy naprawdę zrobią taką zadymę na galach freakfightowych w Polsce, w federacjach freakfightowych, że będzie o nich głośno. Zobaczcie, czy teraz jest Ferrari. No i Kubańczyk miał tylko oczywiście jakieś tam swoje prywatne problemy, natomiast też widzę, że wraca i mam nadzieję, że na Grand Prix High League pokaże się z bardzo dobrej strony. I... No i teraz ocena tej walki. Ja też widziałem teraz tarczę Ferrariego i nie uważam, że one są jakieś turbo dobre. Ferrari robił też treningi za granicą, nie, bo on tam wyjechał do Stanów. No i też jeśli miałbym oceniać tę walkę, kurczę, kondycyjnie Kacper wydaje mi się da radę, bo to będzie 3 razy 5, nie? 3 rundy po 5 minut, nie? Więc no, wydaje mi się, że... A nie 3 po 3? 3 rundy po 3 minuty? Albo 3 rundy po 3 minuty. No w każdym razie 9, a 15 minut, no powiedzmy, że jedna runda więcej, jeżeli to by było 5 minut, no to kondycyjnie chłopaki raczej dadzą sobie radę. No ale mimo wszystko stawiam na Ferrariego, że raczej do tej drugiej walki z Marcinem Dubielem dojdzie. I to też nic osobistego. Miał też trochę więcej czasu, na pewno lepiej przygotuje się w Amadi jak na Łaszczyka. Ale mówię, te tarcze... No nie wiem. Zobaczymy, ale stawiam na Ferrariego. Takie też, może 60-40, nie 51-49 w przypadku Michała Pasternaka i Piotrka Szeligi, ale tutaj 60-40 na Ferrariego. Także Kacper ma duże szanse naprawdę coś tu zrobić. No i Marcin Dubiel, Amadi Ferrari, Roślik. Ja też tego kursu też nie rozumiem, bo jeżeli walka wyżej skończyłaby się szybko, no to kurczę, Marcin będzie miał... ciężki orzech do zgryzienia. Tak mi się przynajmniej wydaje. To może być ciężka walka, jeżeli Amadi szybko skończy Kacpra, bo tak też może się wydarzyć. Ale może być tak, że do tej walki w ogóle nie dojdzie, bo po prostu Kacper wygra, więc te 40%, które daje Kacprowi, mogą zaważyć na tym, że tam się coś ciekawego wydarzy. Chyba że na przykład jest sytuacja taka, że Amadi chce ściągnąć trochę kasę, na przykład on tym razem albo wyjdzie w butach, albo stwierdzi, że ma kontuzję. Różne rzeczy dzieją się we freak fightach, także trzeba to mieć gdzieś tam na uwadze. Więc w tej drugiej walce... myślę, jeżeli ta walka skończy się szybko, to dalej byłbym za Ferrari. Jeżeli ta walka będzie trwała pełne 3 rundy czy 5 rund, w zależności od tego, jak to jest zakontraktowane, ale chyba 3 rundy po 3 minuty, albo 3 rundy po 5 minut, no to już bym tutaj szedł w Marcina Dubiela. Ale wcześniej, zakładając to, co się dzieje tutaj, stawiam tylko i wyłącznie na Amadeusza, tylko dlatego, że ta walka może się skończyć szybciej. Więc w tym wypadku oczywiście ma to sens. W innym wypadku, jeżeli Kacper wygrywa albo Kacper przegrywa po długim pojedynku, spokojnie stawiam na Marcina Dubiela. Więc tak to się prezentuje. No i patrzcie to, kurs 51,64. Jakbym wszedł za stówkę, no i przepraszam, bo przełączyłem. Jakbym wszedł tutaj za stówkę, to masz... Mogę to pokazać? Zobacz to. Za stówkę. Taki kupon macie ode mnie. Jakbyście chcieli zaryzykować, nawet zaryzykować za... 20 zł. To macie prawie tyśka do wygrania. Czy ja? A, nie obstawiłem jednej walki. Ginolda z Sutonatorem. No, ciężko obstawiać tą walkę. No i co? Tak to się prezentuje z mojej strony. Jak chcecie, skorzystajcie. Od razu mówię, że to nie była żadna jakby płatna współpraca, czy nic z takich rzeczy. Tylko po prostu chciałem wam pokazać, jakie są moje predykcje i co uważam. No i co? I w sumie to jest tyle. A teraz... wracamy do słowa harcerza. Mam jeszcze 38 minut granka. Także elegancko sobie pykniemy. Czekajcie chwilę. Dobra. No i sprawdzamy. Zobaczymy, czy uda się to wyzwanie. A czekajcie, muzę sobie wyłączę, bo muzy teraz już nie potrzebujemy. Dzień pierwszy. Teraz jak ten... O, to już działa. Waliza jest? Nie, no to jest... Teraz to jest eleganckie. Brakuje tylko kart tak naprawdę, nie? Mimo wszystko, że Dubiel mógłby wygrać. Puzon. Jakby to była pierwsza walka, ma... Też bym 60-40 dawał. Kurczę, Kacpra i Marcina... ja mówię, ja bardzo lubię obu chłopaków. Nic do nich nie mam. Beskitu, z tych osób, które walczą, chyba co mam najwięcej i też trochę nie wierzę w tą przemianę, to jest Marta Linkiewicz, nie? W
to tylko trochę nie wierzę. No ciężko mi jest uwierzyć, nie? W takie coś. Ale cała reszta... Czekajcie, czy ja miałem coś jeszcze? A, tak wygląda naprawiona latarka. No i teraz teoretycznie mamy... No już wszystko, brakuje tylko kart, warcap czy tam szachów, bo możemy sobie oczywiście odpalić skina, wiecie o co chodzi. Dobra, lecimy. Piotrek, bo nie zagram w Hitmana, bo będę blokował za taki spam, wiesz o co chodzi. To jest też pierwsza próba. No i teraz czekajcie, bo wszystko fajnie, ale wyjdź do menu, a ja sobie zobaczę jeszcze raz, na czym polega ten challenge, bo się trochę rozkojarzyłem. Dobra Piotrek, ja cię wyciszam. Wyzwanie przygodowe. Słowo harcerza. Okej, okay. Timmy musi przeżyć, aż nadejdzie pomoc. Zostańcie ewakuowani przez wojsko lub zawrzyjcie sojusz z innymi mieszkańcami. Dobra, i nie mamy apteczki i poradnika. Czyli Timmy musi przeżyć, aż nadejdzie pomoc. To jest najważniejsze. Czyli my to robimy wszystko wokół Timiego. Wszystko wokół Timiego. Próbujemy. Ile mam skinów w 60 Seconds Reatomized? Prawie wszystkie. No teraz wystarczy, że zrobimy te wyzwanie. I już jest elegancko, nie? Jak zrobimy to wyzwanie. Dobra, no i teraz powolutku. Będziemy robić zakończenie z wojskiem. Pierwszy dzień oczywiście nic się nie dzieje. Muszę mu ściągnąć ten garnek z głowy. Za co, Faraon? Za co, przepraszasz? Co się dzieje? Co tam się dzieje? Teddy, Dolores, Mary Jane, okej. Okay. Ekspedycja. Aha, galopujący koń. Dobra, nie przydzielam jeszcze zapasów. Nie myślałeś o zmianie kontentu na typowo gamingowe? Ogrywasz jakieś premierowe gry albo coś takiego? Myślałem, ale dzisiaj na live też mówiłem, że ja jeszcze jestem w trakcie... Też jakby nie mówię wszystkiego, co się dzieje u mnie w życiu, a dużo w życiu się u mnie dzieje. I mam jeszcze trochę do zrobienia z domem, przez co kanał YouTube'owy i jeszcze poza oczywiście żółtymi dolarami nie działa tak, jak powinien, ale ciężko mi się przerzucać na inny kanał, nie chcę tego robić, chcę działać na tym kanale, więc jeszcze myślę 2-3 miesiące, ja mówiłem jakoś na początku roku, że w maju, że już będzie petarda, ale potrzebuję jeszcze 3 miesiące, no bo treningi i tak dalej, dopiąć temat Fame MMA i wracamy z fajnym kontentem na YouTube, tylko jeszcze trochę czasu potrzebuję, nie? Dobra. To jest tylko pragnienie, nie? Tam nie będzie żadnych odwodnień. Okej. Okay. Każdy zapach, oczywiście, że to otwieramy, bo to może być zupa, chociaż nie musi być zupa. Może być też rozchorowanie, a jakbyśmy od razu się rozchorowali, to jest słabo. Jest zupka, elegancko, jedna zupa. Dobra, odwodnienie, czyli już wszyscy prawdopodobnie będą odwodnieni. Musimy zrobić zakończenie z wojskiem. Ekspedycję oczywiście wyślijmy. Grupa ubrana w lekarskie kitle. Czy opłaca im się dawać wodę? No nie, bo wrócą do nas w jakimś losowym momencie, odpadamy, nie? Grałem kiedyś w sali Face, podobno farna gra horror. Jest w niej krew i tym podobne. To co, że jest w niej krew? Jakie to wyzwanie? Słowo harcerza. Tak się nazywa. Dobra, nic nie mają, czyli spokojnie możemy wysłać ekspedycję. Z mas... Dzień dobry. Co tam? Małego. Jakiego? Wilka. A, małego rożka? Tak. Dobra. Ale nie. Pomoże ci na bulgardo? Mhm. Aha, no dobra. I tam jest z czekoladą. Z czekoladą w środku na końcu? Tak. Dobra. To smaczne, nie? Zabieraj fajurę. Fajura. Fajura, uciekaj. Uciekać. Fajurka. Papa, do potem. I drzwi mi zamknij, dobra? Okej. Dobra. Słodka? Bo moja, dziękuję. Taka córa. Dobra, wysyłamy go z tymi, z maską przeciwgazową. Miejmy nadzieję, że sobie poradzi, bo on, zobacz, nie potrzebuje ani jedzenia. Normalnie go wysyłamy tak, jak jest. No i miejmy nadzieję, że wróci zdrowy. Jak tam mija czas, bo mi nijak. Nie dobrze. A mi dobrze. I dobrze mija, bo gram w gierkę, odblokowuję sobie rzeczy na odcinki. I tak jak mówię, mógłbym to robić poza nagraniem. Ale po co, jak można to zrobić na nagraniu, posiedzieć sobie z wami? Czy mam zamiar kiedyś jeszcze grać we FNAF-a? Na kanale nawet ciekawe jakieś gry FNAF-o podobne nie wychodzą, także ja wiem. Dobra. Mary Jane nie wydukała dziś nawet słówka. Musimy z nią porozmawiać, oczywiście, że tak. Telefon! Jakieś zadanie musimy zrobić? Teraz właśnie pytanie.
Z tymi musi przeżyć, ale nie ma znaczenia, czy to jest zakończenie z rodzeństwem, nie? Przez wojsko lub zawrzycie sojusz z innymi mieszkańcami Pustkowia. Tymi musi przeżyć, nadejdzie pomoc i nawiąż kontakt z innymi mieszkańcami Pustkowia. Dobra. Dobra, nakarmy im ich i napojmy odwodnienie. Odwodnienie i odwodnienie, wygłodzenie. I niech tam pójdzie Mary Jane, bo może się na przykład rozchoruje. A jakby się rozchorowała, to zawsze można zrobić padżonki. A, dobrze, że mu dałem ten, bez kitu, maskę przeciwgazową. Przecież ja zapomniałem, że jest niedostępna apteczka i poradnik mojego skauta w tym evencie, nie? Jest niedostępna. Wygłodzenie. Czemu? Przecież nie dawałem wam? A on tylko głód. Dobra. Jeśli się wkrótce nie umyjemy, prawdopodobnie się pochorujemy. Nie mam nic, bo maskę przeciwgazową dałem ten. I mam nadzieję, że nie wszyscy będą chorzy. No, jedna próba left, dokładnie, liczba prób. Ja nie mówię, że wiecie, że ja to wszystko przejdę, nie? Dzisiaj, bo może być tak, że to się nie uda. Ale będziemy próbować, nie? Co ja tu mam? Maska, no nie mogę dać mu maski, bez kitu. Śmietnik robi się ohydny, dobra, nie zesraj się. Karol załamka, no bez kitu, to się nie rozchorujcie w drugi dzień, nie? Spray by się przydał, już karaluch. No Boże, ekspedycja. Grzyby, zjedzmy grzyby, bo w drugi dzień nie powinno się nic stać. Nie powinniśmy być chorzy, tylko po prostu będziemy najedzeni. Co ty? Ja pierdzie. Trzecia próba, moi drodzy. Jak? No pytam jak? To jest nienormalne, nie? Nienormalne. Gdzie jest czat? Ja czatu nie widzę. O, jesteście z powrotem. Bang. Oczywiście, że tak. Dobra. O Boże, mamy żeberka. Kłódka. Nie ma apteczki i poradnika. O, teraz całkiem niezłe zbieranie, nie? 4 i 4. No dobra. Pająki. No dobra, nie robię nic, może zmutuję, byłoby fajnie. Nie wiem, czemu nie zmutowałaś, mordo. Mogę pisać, że tam jest opcja na... Co na obiadek dziś masz? Dzisiaj pizza. Dzisiaj pizza, doładowujemy węglowodany po całym tygodniu treningów. Dobra, ciotunia Ada, nie mamy jej, więc mam nadzieję, że nie zwariujecie, nie? Jak zwariują w trzeci dzień, to jest jakaś parodia, nie? Przynajmniej ich nie zwariował. Pragnienie. Dobra. Żeby zagrać na swoim instrumencie. Idź, zagraj na instrumencie, dobra? Jak ty masz pizzę, to idę do ciebie. To zapraszam. Zapraszam. Chałupy, welcome to. Odwodnienie. Pita. Tylko żeby ona, ty, wróciła z ekspedycji. Odwodnienie. Nie wiem, ile pukań było. Użyjmy przyjazną twarz amerykańskiego żołnierza. Otwórzmy. Co na zewnątrz? Takiej tej jeszcze nie miałem. Kto to strzelał? Chyba nikt. O nie, Dolores jest sranna. Sranna. Ma obrażenia, więc już jest dupa. Więc już muszę ją wysłać na ekspedycję. Dolores. Pogadajmy z Dolores. Jak tam ten? Czy ty coś przyniosłaś? Nie. Dalej. O nie, ale Lipton. No dobra, ale to jest dalej, wiecie, bez Dolores do zrobienia, nie? Będzie w agonii przez chwilę. Tete a tete. Odetchnęła po szczerym tete a tete. Ma się znacznie lepiej. Czym jest tete a tete? Nie mam pojęcia. Odwodnienie. Good, czyli nic. Ekspedycja. Dolores. Tak z tymi zobrażeniami. Nie mam walizy. Dałem ci coś? Tylko obrażenia. Dobra, idź, ale wróć.
Jesteś moim kochankiem, kiedy alimenty za dzieci. Hubert. Chyba, żeś się z żołędziem na mózg zamienił. Co ty piszesz, hopie? Co ty hopie godusz? Chałupy, welcome to, dokładnie. O nie! Kto wygrałby pojedynek na śmierć i życie? Zmutowana Godzilla czy zmutowany King Kong? Nikt nie ma racji, więc nie wariujcie. Siema, Xternat, siemano. Nie wariujcie, jest dobrze. Temu broku rośnie. On musi przeżyć, to jest ważne. Odwodnienie. Wygłudzenie, odwodnienie. Bang. Musimy naprawić instalację, zanim się podusimy jak szczury w pułapce. Naprawmy. Trudno, zmarnujemy spray, ale apteczki i tak nie możemy skraftować. To nie działa w tym trybie. Okej, więc jesteśmy dalej zdrowi. Jest szansa, że Dolores wróci. Oczywiście, że tak. Ona miała tylko obrażenia, nie? To nie jest tam jakieś, wiesz... ofertę gry w karty o dużą stawkę. O, dwie puszki zupy. Oczywiście, że tak. Zobacz, jak karton wlatuje. Znaczy pełna szafa. Pięć zup. Fajne zupy, nie? Dobra, jest Dolores. Będzie chora, ale coś dobrego przyniesie, nie? Dawaj, co tam masz? Na pewno nie zupy. Ale dupsztyl, ja wale. Radio. RADIO! Wal siekierą! Czemu? Bo nie mam fałdolców, wiadomo, ale czemu? Czemu? Dolores, dobra, słuchaj, jedz. Dam ci maskę. Ale lipsztyl jest, no bez kitu, nie? Kto? Ja myślałem, że ktoś wrócił, nie? No, zaspam teraz ten, banuję normalnie. Wygłodzenie, oj, to już po Dolores. Po Dolores, trzymaj się, wygłodzenie. Nie no, wy to musicie coś zjeść, nie? Mapy nie mam, żegnaj Dolores, nara, F dla Dolores. Chyba, że jeszcze nie teraz, nie? Jeszcze się trzyma jeden dzień? Dobra, wytrzymasz. Agonie, odwodnienie, spokojnie. Taką podjąłem decyzję, to nie miej mi tego za złe. Radio, zobaczmy, co tam w radiu się dzieje, albo wojsko. Nie wiem, kto kasznął, ale już szkielet leży wykręcony. Oczywiście, że tak, ale czapkę ci założę, żebyś się lepiej czuła. Bądź naszą królową. To wygląda faktycznie jak taki pogrzebowy ten, nie? Bez kitu, nie? Dobra. Pragnienie good. Radio, sprawdźmy to. No i wojsko. Na pewno musi nadać transmisję. Nie wiem, ile będzie czekania. No. Załóż skina na karty. Alright. Kolekcjonerskie karty w schronie. Pa, co się dzieje? Już jest prawie wszystko. Skin do apteczki, mówię. Naprawdę takie nieliczne rzeczy. No prawie odblokowane wszystko. Jakby były jakieś haksy, które mogłyby to odblokować, nie? Bez kitu. Dobra, odwodnienie, to jeszcze możesz. Odwodnienie, głód, czyli nic. Tańczący karaluch. Dobra, zostawmy to. Nie mamy harmonijki. Może Mary Jane przyniesie harmonijkę. Byłoby spoko. Do jakiego zakończenia dążysz? Do obojętnie jakiego. Albo wojsko, albo... Czekamy na instrukcję od wojska dopiero, 17 dzień, nie jest dobrze. Proszę cię, nasza amunicja, nie ma amunicji, więc jej nie znajdziemy, szkoda, bo nie mam latarki. No i mam nadzieję, że co? O, ten jak oczy otworzył, mówi. To już? Już jest tak fajnie? Ale tylko, żeby do Mary Jane wróciła, bo jak nie wróci, to już możemy odpalać od początku. Dobra, sprawdźmy, co tam z wojskiem. Mary Jane wraca, nie bądź chora tylko, dostałaś maskę. Jakaś zdziwiona mama? Nie żyje? Ale jaką ma piękną czapeczkę! Przy co chodzi? Dobra, dwie zupy przyszły. Także jest dobrze, maska przeciwgazowa z powrotem. Jest dobrze. Dwie wody, dwie zupy. Okej. Okay. No i teraz powiem wam tak. Timmy da radę. Timmy wyruszy na pustkowia. Dobra, zaryzykujmy. Słyszymy dźwięk dzwoniącego telefonu. Idź, Mary Jane. O co jeszcze chodzi w tym wyzwaniu? Żeby przetrwać i dostaniemy skiny. Żeby przetrwać i Timmy musi przeżyć. To jest najważniejsze, żeby Timmy przeżył. Dobra, odwodnienie i głód. Tu jest co? Pragnienie, wygłodzenie, jedz. Głód, odwodnienie, pyk.
No i teraz tak, jak on ma głód i odwodnienie, a jak to wygląda, że Timmy jest gotowy i może wyruszyć na pustkowia? Zaryzykuje, nie? Dam mu maskę przeciwgazową. Wróci najwyżej zmęczony. Trudno, morda, ale wierzę, że to robisz, nie? Tylko teraz pytanie, czy ja powinienem Timmy'ego wysyłać na ekspedycję w momencie, kiedy robię takie wyzwanie, nie? Nie wiem, ale się przekonam. Spokojnie, jest skin do sprayu i kłódki? Znak zapytania? Chyba nie ma. Chyba nie ma. No mogliby zrobić, wiesz, jakiś update, nie? Mogliby zrobić. O, spray za kłódkę. Nie potrzebuję sprayu. Kłódka mi się bardziej przyda na bandytów, ale mam i karabin, i to, i to. No ale spray mi jest do niczego niepotrzebny, nie potrzebuję sprayu. Odpada, odpada. Jakub Jarosz, Jezu, co się dzieje? Wystarczy Karol. Mary Jane jest najbardziej podatna na szaleństwo. Co ty gadasz? Co ty gadasz, serio? Może jesteśmy bezpieczni. Dobra, będą zmęczeni. Ale nie chodzi, mam nadzieję. No jak mogę użyć apteczki, jak w tym wyzwaniu nie ma apteczki? Czy twórcy to wymyślili celowo, żeby nas po prostu upokorzyć? Ale nie są, ona tylko Mary Jane jest zmęczona. Dobra, pragnienie głód, zmęczenie głód, dobra. Stojący sobie spokojnie opuszczony czołg z numerem taktycznym 102. Wygląda na uszkodzone, ale może w środku da się znaleźć coś użytecznego. Czy powinniśmy wysłać kogoś, by to sprawdzić? Wyślijmy Mary Jane. Ja się obawiam, że to może być wybuch, ale ja zaryzykuję od siebie. Może być wybuch. Mary Jane, wróć, błagam. Wróciła. Co tam było? Amunicja? Chyba amunicja. Okej. Okej. Kłód odwodnienie. Dobra, a tu? Tylko wygłodzenie. Dobra. Prezent dla Mary Jane. No nie dam jej kart. Karty mi się przydadzą. Poza tym to jest edycja kolekcjonerska. Timmy wraca. Zobaczmy, co się wydarzy. Zwariowała! Ale to nic. Spokojnie. Coś tam przyniosłeś, mordo? Co przyniosłeś? Straciłeś maskę. I nic! Najgorsza ekspedycja w życiu. No dobra, ale Mary Jane puść. Mary Jane jest gotowa, by szukać zapasów. To było ciekawe. Wojsko znów nadaje. Puzon. Czekają na Mazeza, ty nie? To, tylko lepiej to widać, w tej czapce wygląda idealnie. I ta Dolores, ona odpoczywa, dajcie jej spokój. Ona ma teraz summertime sadness, wakacje, odwodnienie. Nie no, muszę odwodnienie, głód, masz to i to. I pełna tyta na ekspedycję. Co ty możesz wziąć ze sobą? Nic, tylko wróć, błagam się, przynieś cokolwiek, nie? Wtedy zostaje tylko stary i Timmy, nie? Jak dasz coś komuś na urodziny, to nie oznacza, że stracisz te rzeczy. Spoko, ale wolałem zatrzymać karty dla siebie, bo zawsze jakaś wymiana wchodzi w grę, nie? Dobra, głód, pragnienie, odwodnienie, wygłodzenie, wszystko. Dzień 28. Z Dolores zaraz jakieś pnącza wyrosną przez tą czapkę. Ogólnie to na przykład jak ciało, truchło jakiegoś tam naszego domownika bunkrowego leży ileś dni, to twórcy też by mogli wprowadzić coś takiego, że nagle, wiecie, on się wykluwa. Coś, że mady jej z brzucha wychodzą albo coś. No wiem, że to ma być gra family friendly, no może przesadziłem, ale... Żeby wiecie, to było takie pre... Wczoraj nie mógł spać i głośno chrapie. No co ja mam ci poradzić, mordo? Tylko nie choruj, proszę. Nie choruj, nie? Dobra, trochę go wykręciło w tamtą stronę, ale to nie oznacza kompletnie niczego. Ekspedycja, nie? Prosząc o pomoc, nie marnując czasu, rozłożyła przed nami plan obozu bandytów, w którym choć... Przetrzymywany jest jej brat, bliźniak. Chłopak najwyraźniej postradał zmysły. Wyzwał na pojedynek największego herszta bandytów w okolicy, a jego siostra bardzo się niego martwi. Czy powinniśmy jej pomóc? No tak, tylko Ted musi iść pomóc. Żeby nie było obrażeń. Dobra, nie ma obrażeń. Dziewczyna szybko skrzyknęła kilka innych osób, misja zakończyła się sukcesem. Odnalezienie brata nie było problemem, dobra. Zasygnalizujcie swoją pozycję latarką. Nie mam latarki. Grupa niedobitków. Ja tego nie widzę, nie? Wygłodzenie. Jeb, koniec zupy. Wpuścić trochę powietrza? Nie. Nie wpuszczamy. Tylko nie wariujcie, proszę. A gdzie Mary Jane? Mary Jane poszła na ekspedycję i chyba nie... Ja pierdyle. I nie ma poradnika. I nie wróciła z ekspedycji. Koniec. Wygłodzenie, szaleństwo. Nie no, to jest...
spray za karty, nie potrzebuję tego. Nie do przejścia, nie? Czy opłaca się to grać dalej? No nie opłaca. Ile wytrzyma bez jedzenia? No nie ma szans. Tak, zapis live będzie dla osób, które zostawiły polubienie. No chance. O, rym, cym, cym, wiadomo. Tylko nie bądź wygłodzony, wytrzymasz. Te 5 dni bez jedzenia jeszcze wytrzymasz, dasz radę, mordo, wierzę. Ale dytka, wariacie? Co, że lipa jest, nie? Lipa jest, nie do przejścia. Już jest wygłodzony? Jeszcze tylko głód. Otwierać w imię wolności. Dobra, otwieraj, może wojsko. Zostanę bez niczego? Dwie wody? Na co mi dwie wody, jak ja zupy potrzebuję? Wygłodzenie. Masz w jedną wodę. No nie mam latarki, no nie zesraj się, no nie mam. Ten nie wróci, to jeszcze 2 dni potrwa max, nie? Daj jedną zupę chociaż, no. Ja pierdyle, nie? Akwizytor. Nie chcę akwizytora, koniec jest, nie? Nie ma już szansy, to jest ostatni dzień. Zawsze otwieraj w imię wolności, bo to zawsze będą rosomaki. Okej, czyli ci co pomagają. Wygłodzenie. Włamać się do schronu naszej sąsiadki. Przetrwaj i 4 wody. Kurde! Co było w schronie tam? To nie wiem, że wody. Aha, bo Ted nie wrócił. W schronie był spray, ale Ted nie wrócił. Czyli żeby przejść ten event, wydaje mi się, że trzeba na samym początku kogoś wysłać ekspedycję albo się kogoś pozbyć, nie? Nie no, Timmy przetrwał teoretycznie, nie? Ale zanim wojsko przejdzie albo ta grupa niedobitków, ja powinienem mieć latarkę. Jest nie do zrobienia, nie? Czyli radio potrzebne do wojska plus latarka plus później karabin. To są 3 rzeczy potrzebne do wojska. Mam latarkę, nie mam karabinu, ale można pójść na ekspedycję. Od razu... Mary Jane, rozmawiamy z nią oczywiście. A, sorry, 4. próba to będzie, nie? Sorry, sorry, pewnie, że tak. 4. próba. Zobaczmy. A, czekaj, trzeba jej to ściągnąć, bo to pogrzebowe, to ona dopiero jak kopnie w kalendarz. Ty też. Ty musisz normalnie siedzieć. Instrument. Idź znajdź instrument, tylko się nie rozchoruj, proszę cię. Jak wrócisz chora, zostaniesz... Dostaniesz doli oczagi. Doli oczagi za na szyję. Dobra. Musimy ugasić ogień i ratować nasze zapasy. Nie! Przecież nie kliknąłem radia! Ja pierdyle, przecież to jest jakiś... Pierdole to. Po co tak szybko, ty żulu? Żulu październikowy, zimno na dworze. Po co? Po co? Kurwa. Dlaczego? Dlaczego? Było całkiem nieźle. Nie nacisnęło mi się radio XD, nie? Yeah! Pierdyle, nie? Czekaj, bo czatu nie widzę. Where are you, chat? XD, no tak myślałem. Dobra, dzień pierwszy. First day. This is it. Zielona ciecz wygląda całkiem niewinnie, nawet gdy przeżarła stół. Maskę używam przeciwgazową, bo ona się nie zepsuje. Ale mam nadzieję, że się nie zepsuje waliza. Wszystko przetrwało. Dobra. Ekspedycję oczywiście szykujemy dalej. Nasz śmietnik robi się ohydny. Karaluchy. Karol, to ważne, tam u góry napisałem. Przeklej mi, bo... Czekaj. Okradając kogoś, od razu wyłączasz zakończenie z bliźniętami. Ta? Ta? No dobra, to nie będziemy nikogo okradać najwyżej. Co Dolores z maską pójdziesz, nie? Pójdziesz z tymi z maską. Czy ty nie jesteś spragniona? Jesteś, moja droga. Kochana! Dobrze, dobrej ekspedycji.
Będzie stream z tym ostatnim zakończeniem Kobieta i Pies. No, nie wiem czy dzisiaj. Zostało nam 12 minut streama. Także jakby tak minimalnie ja go przedłużę. Ale raczej nie dziś już, nie? Dobra, oni będą zmęczeni teraz. Ale tylko Ted. Sprząt wygląda jak typowy WF-ista po 5 dniach pracy, po 8 godzin dziennie, że grał tylko w koszykówkę z dziewczynami, nie? Bez kitu, wraca do domu i takie zmęczenie po prostu, nic więcej tylko zmęczenie. O. Przebywamy w pokoju, o co im chodzi do cholery, puzo. Nasze małe zielone paskudy, znaczy goście, psy bywają w pokoju. Nic z nimi nie róbmy, karaluchy są ok, może Mary Jane z... Nie, no ja... Powiem wam, że tracę cierpliwość. To jest dopiero szósta próba. A ja już tracę cierpliwość, nie? Bo nie wiadomo, jaki to jest tryb. Czy to jest tryb car bomba? Latarka, karty. Latarka najważniejsze, z wojskiem. Nie, no róbmy zakończenie z wojskiem, wiesz o co chodzi, nie? Zielona maść, dobra, maska przeciwgazowa. Z doktorkiem zrobiłem zakończenie. Jest nawet na kanale zakończenie z doktorkiem. Nie pamiętam, jaką miało miniaturkę, ale możesz tam sobie ogarnąć, nie? Dobra. Grzebać przy radiu, nie grzebmy. Tylko nie wariujcie, nie? I radio nie jest rozwalone. Dobrze, bo teraz byśmy je rozwalili. Ciężka depresja, Karolka. Jeszcze nie, spokojnie, jeszcze sobie radzę. Ona, pragnienie, oczywiście, że tak. No ufam jej, nie? To wiesz, o co chodzi. Jakie masz plany na kanał? Jakieś serie nowe? A drugie to jakie czasy YouTube wspominasz najlepiej? Pozdro. Najlepsze czasy YouTube'a? Najlepsze czasy na YouTubie chyba 2016-18. 16-18, 16-19, coś takiego. To były najlepsze czasy. Dobra, Dolores dostała. A co do nowych serii, no jeszcze... 3 miesiące. Musicie uzbroić się w cierpliwość z racji tego, że wiecie, treningi do fejmu i tak dalej. Nie ma po prostu tyle czasu. Nie ma tyle czasu. Dobra, coraz ciężej nam się oddycha w schronie. Niestety nie, może się nie podusimy. Nie mogę wykorzystać latarki. Latarka się przyda, nie? Dobra, nic się nie stało. Czyli zostałbym złapany na wykroku. A latarka jest potrzebna do zakończenia z wojskiem. Dobra. O nie! Wojsko zrzuca z samolotów zapasy i ekwipunek. Najwyższy czas. Jako uczciwym podatnikom... a nie mam maski, bo dałem jej na ekspedycję. Skrzynia dwie, to byśmy mieli więcej tego, nie? Ale unlucky. Byśmy mieli więcej zapasów. No dobra, ale może Dolores wróci i będzie gitara, nie? Najlepszy czas na YouTube Sprite i Banana Challenge? To był taki najbardziej szalony czas na YouTubie. W sensie... no dziki, nie? Czy ściany się ruszają, zaraz nas zgniotą, musimy się stąd wydostać. Nie, bo się rozchorujecie, dajcie spokój. Dolores zaraz wróci, tylko nie chorujcie, nie? Nie, no Ted, mordo. Ted, a jakbym cię wysłał... Nie, no... Dobra, skorzystajmy z siekiery, tylko nikogo nie zrań przy tym, nie? Przez pierwsze 5 dni ten event może wystąpić, więc na przyszłość radzę poczekać. No teraz już wiem, nie? No dobra, mamy maskę. Ona przyniosła ile zupy? Jedną zupę i karabin. I amunicję, mapę, ale straciła walizę. No dobra, to jest czas na ekspedycję dla Teda, bez kitu, nie? Głód, zmęczenie, głód, odwodnienie. Odwodnienie, wygłodzenie, ekspedycja. Oczywiście, że tego posłuchajmy, bo to będzie kobieta. Tylko nie rozwal radia, proszę cię, bo to już będzie koniec, nie? Dobra, i pewnie będzie w radiu, że to była kobieta. Kanadyjczycy. Nie rozumieliśmy ani słowa z tego, co mówili. Okej, okay, wygłodzenie. Wygłodzenie.
Good. Ekspedycja, no i co, mordo? Musisz iść, nie? Musisz iść z maską. Teraz już maska... Nie mogę maski dać, nie? Nie, chociaż maska to jest tylko na event ze zbieraniem zapasów. Dobra, morda, idziesz, ale wracasz, nie? Na luzaczku. Good, good. Zmęczenie, odwodnienie. Musisz. Rząd jest naszą jedną szansą na wyratowanie się z tej piekielnej sytuacji. Spokojnie. To nie znaczy, że wszyscy muszą przeżyć, Karol. Nie znaczy, że wszyscy muszą przeżyć. Po prostu mamy doczekać przyjścia wojska. Dobra. A co lepsze? 60 Seconds czy 60 Seconds Reatomized? 60 Seconds to jest ta zwykła wersja, nie? Co tam nie było tych skinów i tak dalej, a tu opcja właśnie z tymi skinami w to, co teraz gramy w Reatomized, nie? Dobra. Mężczyzna z ofertą gry o dużą stawkę. O dwie puszki zupy. Nie, no mam 4,25, także szkoda by było. Hazard to jest zły nawyk, bla bla bla, bla bla bla. Bla bla bla. Dobra, nikt nie wariuje, jest dobrze. Co mi ominęło? No! Jak zostawisz polubienie, będziesz miała zapis live'a. Czy miał zapis live'a? Odwodnienie, odwodnienie, proszę bardzo. Coraz mniej wody, przydałaby się. Zwierzęce ślepia. Czy opłaca się brać psa do schronu? No nie. Nie, nie bierzemy psa do schronu. Tutaj mamy kompletnie inną opcję na zakończenie. Chcemy zrobić inne zakończenie. Dobra. Wygłodzenie, głód. Wygłodzenie muszą zjeść. Bank. Bank. A, w sobotę Eurowizja, pamiętajcie. Blanka Solo, miejsca 8-16. Obstawiam, że tak 12-13 miejsce będzie miała w finale. Sporo zyskała po występie półfinałowym, także nie jest źle. Ile dni musisz przetrwać? Muszę zrobić tak, żeby przyszło po mnie wojsko. I to jest tyle, co trzeba zrobić. Dobra, sprawdźmy radio. Czy rząd będzie coś szykował? Ted wraca, tylko żeby nie był chory. Jak będzie chory, to jest Lipton, nie? Aha, zwariowany, ale wrócił z zupami, ale bez wody. O nie, maska jest z powrotem. 4 zupy, spray. 4 zupy. Całkiem niezła ekspedycja. Teraz będziemy musieli wysłać Dolores. Dobra, no nie jest jeszcze najgorzej. Jeszcze trochę czasu mamy. Telefon dochodzący gdzieś z zewnątrz. Publiczna budka telefoniczna. Dobra, pójdź Ted, tylko nic nie namieszaj tam. Ale jest 10 miejsc, Karol. Jak w finale jest 26 zespołów. Co ty gadasz w ogóle? Chyba ktoś nowy tutaj. Pragnienie, wygłodzenie. Jedz. Good. Good odwodnienie. Good odwodnienie. Szybka ekspedycja. Z maską przeciwgazową. Ty masz wszystko. Tobie też muszę dać zupę. I musisz przynieść wodę. Jest opcja w ogóle z radiem później. Jest opcja z radiem. Żeby zamienić radio na 4 butelki wody. Ale czy się będzie opłacało? Pewnie nie. Nie okradaj, jak chcesz zrobić zakończenie z bliźniakami. Tak, pamiętam. Szaleństwo. Wygłodzenie. Dobra, chwilę jeszcze wytrzymacie, nie? Odwodnienie. Ostatnimi czasy na dziką zabawę w Berka. Mówię, że powinniśmy pozwolić im się wybiegać. Biegajcie, tylko się nie kontuzujcie, proszę. W wojskiem będą potrzebne karty oraz wyrzucić broń ze schronu. Tak, wiem. Czy coś tam się stało? Zniszczyły spray. Dobra, spray mi jest niepotrzebny. Do niczego, tylko do karaluchów, nie? Wygłodzenie, proszę bardzo. Otwierać w imię wolności. Tak, otworzymy, może dadzą nam dwie butelki wody. To nie będzie wesoła kompania. Czyli powinny się pojawić dwie butelki wody. Jest woda. Spokojnie. Na luzaczku, rosomaki oczywiście. Dobra, czyli nic. O, sąsiada. Ten cwaniak miał kiedyś w domu safe. Czy jak obrabuję safe sąsiada, to będą problemy, że nie zrobimy zakończenia z bliźniakami? Jak wychodzisz z radiem na ekspedycję, to jest duża szansa, że przyniosą dużo wody. Okej. Okej. Rosomaki dają karabin, a jak już masz, to dwie wody. Gitara. A ja powiem wam, przez ten live nauczyłem się bardzo dużo, nie? Właśnie wróciłem po 70-kilometrowej trasie rowerowej. Było za fajnie. Kozak, Jarek Pasza też wyruszył, tylko ma trochę dłuższo. 70 km, to on ma 20 razy dłuższą, bo prawie 1500 km do Paryża na rowerze. Jest problem, jak na ścianie będzie czerwona ręka. No i właśnie, i teraz pytanie, nie? No dobra, ale teraz pytanie. Dobra, robimy wojsko. Idziemy tam bez kitu, puzon. Dawaj, Ted, on jest i tak trochę zwariowany.
Tylko żeby nie było czerwonej ręki. Nie ma czerwonej ręki. Rozchorował się. Okej. Ale mamy walizkę. Okej. Nie jest najgorzej, bo zaraz Dolores powinna przyjść z ekspedycji. Wody mamy. Wydawali się być bardzo chętni do przeprowadzenia ewakuacji. Wygląda na to, że jest parę rzeczy, którymi trzeba się wcześniej zająć. Pierwszy krok należy do nas. Otrzymaliśmy koordynaty, musimy udać się w to konkretne miejsce i zostawić jakiś znak życia za pomocą mapy. Powinno to być dość proste. Dobra. Koniec kawusi. Dolores wraca, nie jest chora. Jest dobrze. Wystarczyło nam tylko rzucić okiem na mapę, by zdobyć wszystkie potrzebne informacje. Udaliśmy się w wyznaczone miejsce i zostawiliśmy wiadomość w butelce. Okej. Okay. Wygłodzenie, odwodnienie. Dam mu wszystko. Bo może jeszcze trochę odwodnienie. Może jeszcze trochę przeżyje, nie? Wiecie o co chodzi. Ekspedycję przygotujmy. Mary Jane spostrzegła coś, co wszyscy przeoczyliśmy. Nasionko. Potrzebujemy butelki wody, żeby ją podlać. 4,5. Czy robić akcję z nasionkiem? Mam siekierę teoretycznie. Dobra, spróbujmy. Podlejmy. Ale to jest jedna woda. To jest jednorazowe odwodnienie dla każdego, nie? Nie, nie robię tego. Nie robię, odpuszczam. Odpuszczam, bo to bym i tak miał tylko z tego zupę. A zupy mam pełno. Prawie 8 butelek, nie? Dobra, mordo, dam ci niemiecki hełm. Powinieneś dzięki temu przeżyć odrobinę dłużej. Mam nadzieję, że to się uda. Dobra, wygłodzenie. Wygłodzenie, strudzenie. Wygłodzenie, strudzenie. Spokojnie, ekspedycja. No i teraz tak, czy wysłać Mary Jane? Ja bym ją wysłał. Bo jest tylko strudzona. Zaryzykujmy. Tak, 46 sekund do końca streama. Spokojnie, dokończymy jeszcze to wyzwanie. Także na luzie. 8 butelek zupy, dokładnie. I na chwilę obecną mamy 3,75 puszki wody. Dobra. Odwodnienie. Dobra. Gdzieś się zawieruszyła. Amunicja. Tylko żebym nie zepsuł latarki. Ja się boję normalnie. Dobra, zróbmy to, bo to tylko za pomocą latarki znajdziemy amunicję. Nic złego się nie wydarzy. Latarka się nie zepsuje. Nie może się zepsuć. Helena, mam zawał. Ale jest z powrotem kaszanka, w sensie żeberka w tle. Jest dobrze. 8 butelek zupy i 4 puszki wody. Dokładnie tak. Dobra, głód zmęczenie. Strudzenie, głód, pragnienie, zmęczenie, czyli nic. Ty mi żali się, że wczoraj nie mógł spać. Porządnie się wyspać. Co możemy z tym zrobić? No dobra, skorzystaj. Wyśpij się w walizce. Wyśpij się w walizce, zobaczymy. I trochę jest jakby poobdzierany, ale to nie są rany. 3 pukania były. Niedobrze. Odwodnienie, wygłodzenie, masz wszystko. Tu nic. A tutaj głód i odwodnienie, proszę bardzo. Plan obozu bandytów. Dobra, niech zrobi to Ted. Dogadaj się z nią, tylko ona wiesz. W ostatniej zakładce widzisz, czy bliźnięta dalej cię lubią. Zaraz zobaczymy. On był w hełmie, także jemu nic nie grozi. Trochę siąpa z nosa. Jest w obłędzie, ale wytrzyma. Tylko żeby Mary Jane wróciła i powinno być git. Wygłodzenie. Wygłodzenie. Czekaj. Czekaj na dalsze instrukcje. Pomóż ocalałych, grupie ocalałych misji ratunkowej. Czyli nas lubią, dobra. Jednego wielkości szczura. Dobra wiadomość jest taka, że pewnie przegonił wszystkie szczury w okolicy. Zła. Te karaluchy są ogromne. Prawdopodobnie rzucą się na nas przy najbliższej okazji. Wpuśćmy je do schronu. Jeszcze nie musimy sobie z nimi radzić. Jak nie ma X, to jest dobrze. Jak nie ma X... Jest X. Jak nie? Jest pomoc grupie ocalałym i tutaj jest git. Jest tutaj gitara. To spokojnie. Dobra, głód, obłęd, odwodnienie... Pyk i teraz. Astro czegoś tam. To nas nie interesuje. Dobra, Mary Jane. Nie wraca. Niedobrze. Niedobrze. Mutant. Kilka dodatkowych par rąk. 6,75. Nie, bo ja mam karabin, siekierę i kłódkę. Nie chcę pomocy mutanta, tylko się nie obrażaj, nie? Ej, no Mary Jane. Ej, Mary Jane. Mary Jane! Mary! Odwodnienie, wygłodzenie. Nic. Odwodnienie. Pi. Dobra, kot, pies,
Kolonia karaluchów. Małe szczeniaki. Dobra, jeszcze mogą sobie być w schronie. Nic się nie stanie. Bądź zdrowa, tylko to będzie hit, nie? Jest zdrowa. Co ona przyniosła ze sobą? Co ona? Maskę? I nic więcej. Dobra, przynajmniej nie musiałem jej karmić przez kilka dni. Teraz na ekspedycję, jak przetrwa jeszcze dzień, to wyślę starego. Głód strudzenie, wygłodnienie. Dobra, ekspedycję przygotujmy. O! Nie dość, że opóźniałem ewakuację, to jeszcze nakazali nam pozbyć się całej broni palnej. Czy oni powariowali? Czy chcą, byśmy byli tu zupełnie bezbronni? Miejmy nadzieję, że warto się tak poświęcić. Karabin dla wojska. Ted teraz już tam... Albo wyślę go na ekspedycję. Jeszcze nie umieraj, Ted. Wytrzymasz jeszcze dzień, nie? Elegancko. I teraz patrzcie to. Straciliśmy karabin, ale mamy karty. Czyli najważniejsze, żeby to zakończyć. Apteczki tu nie ma. Dobra. Odwodnienie, wygłodzenie. Wygłodzenie. I nic więcej. I Teda na ekspedycję bez niczego. Czyli z Tedem... No tak, możesz wysłać Teda na ekspedycję, ale nie wróci. I to robię, dlatego żeby nie dawać mu już jedzenia. A teraz jesteśmy w trzech w schronie. No i czekamy na to, aż wojsko przyjdzie po karty. Chyba, że będzie jeszcze event z karaluchami. Może tak być. Ale teraz z dwoma butelkami wody powinni sobie poradzić aż do eventu. Mary Jane wróciła z niewielką raną na przedramieniu. Uparła się, że to nic poważnego, ale wygląda tak, jakby coś ją ugryzło. Może pająk, nieważne. Najwyżej będzie tam, wiesz, nie? Ty mi zapuścił brokuła? Tak. 33 dzień. Ej, jest duża szansa na to, że to zrobimy. Dobra, ona się rozchorowała, ale to nie jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze. Puzo. Odwodnienie, pyk. Nasze poszukiwania były bezowocne. Dobra. O nie, nie będę korzystał z kart. Najwyżej zwariujemy, ale to tam wiesz. Bo jeszcze jakbym teraz kart się pozbył, to jest koniec, nie? Koniec. Timmy zwariował. Spokojnie, Timmy, ty masz tylko przeżyć do przyjścia wojska. Czy zwariowany, czy nie zwariowany, nie ma znaczenia. Cyk. Dobra, żeby nie było eventu z karaluchami, skorzystajmy ze środka owadobójczego, z racji tego, żeby już karaluchy nam nie groziły. Jest napsikane, nasmarkane, jest dobrze. Okej. Okay. I teraz... Odwodnienie, wygłodzenie. Wygłodzenie, a tu wygłodzenie, dobra? Nic więcej, na pewno tylko pragnienie. Dobra. Banda oprychów dobija się do nas i nakazuje poddać się oraz wydać cały nasz dobytek, co odpowiemy tej hołocie. Na razie skorzystajmy z kłódki. Spokojnie. Że Mary Jane teraz wysłać, nie? To by była dobra informacja. Dobra. No bo zaraz będzie informacja, że Ted nie wrócił, bla bla bla. Odwodnienie. Po prostu nie będę jej dawał wody, nie? Wesoła kompania i twierdzili, że zabierają bogatym i rozdają ubogim. Żadni z nas bogacze, więc może moglibyśmy się z nimi zaprzyjaźnić. Powinniśmy wpuścić ich do środka. Wesoła kompania zabiera itemy wszystkie, nie? To nie jest jeszcze wojsko. Nie było ilości pukań. To musi być po prostu event, w którym będzie pisało, że ktoś puka, ktoś nieustannie próbuje dostać się do drzwi, więc nie wpuszczamy wesołej kompanii. Miejmy nadzieję... A co, jak wróci Ted? Nie wróci. Nie wróci, gwarantuję wam. Okej. Okay. Mary Jane zaraz sobie pójdzie. Timmy trochę wytrzyma. Odwodnienie, głód. Dobra, ty musisz dostać, nie? Okej. Okay. Rodzeństwo powróciło, ale nie mam mapy. Pocałujcie się w trąbkę. Robię zakończenie z wojskiem. Tylko nie mów, że Ted wrócił. Co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego ty wróciłeś, chłopie? Chłop w obłędzie poszedł na ekspedycję. Może wszyscy się go bali. Wszyscy się bali nawet do niego podejść, powąchać go. Pewnie on śmierdzi jak stary żul. Ona już zniknęła, wiadomo, nie? Jak to się stało? Jak stało się? He. Nie planujmy ekspedycji. Jak Mary Jane chciałaby napisać liścik, jak jej już nie ma w schronie, jak ona uciekła, nie? Napisz liścik. Napisz wesoły list, w którym z kimś się zaprzyja... Gdzie idziesz, jak jej już nie ma w schronie? Nie wiem, to jest jakieś... wiesz, nie? Wiele galonów łez później Dolores zdała się przekonać. Mary Jane wybiegła, by... Jak ona nie żyje! Jak ona nie żyje! To... Oni są wszyscy zwariowani w tym schronie chyba, nie? Dobra, odwodnienie. Ted zaraz padnie. Tu mamy szaleństwo, wygłodzenie. Trzymaj się. O nie, bandyci. Dobra, siekiera.
No nie, no i dawać mi wojsko z kartami, nie? No to już nic złego innego wydarzyć się nie może. Ja dlatego nie wysyłam ekspedycji. Wygłodzenie, jedz. Ekspedycja, nie wysyłam. Wojsko zaczęło znów nadawać. Proszę, by reprezentanci każdej okolicznej grupy ocalałych stawili się w... stawili się w z góry określonej lokacji. Nie mogło być w określonej lokacji bez sensu. Zapewne chcą najpierw wszystkich przepytać, nim na serio zabiorą nas się do ewakuacji. Nie jesteśmy pewni, czy to dobra, czy zła wiadomość, tak czy siak. Chyba powinniśmy kogoś wysłać. W końcu to nasza jedyna szansa. Wyślę Dolores, bo Ted to może już nie wrócić. Ted teraz... Ale będzie w kasku niemieckim, także będzie zabawnie. Jeszcze żyje. No chłop jest nie do zajechania, nie? Odwodnienie? Dobra, spokojnie, już ci daję, nie? Ty już arrivederci Roma. Ty odwodnienie. Nie ma ekspedycji. Niewielka walizka. Myślałem, że już wojsko. Jezu, proszę. Proszę. Mary Jane Duch poszedł napisać liścik bez kitu. Ten już, zobaczcie. Nie jesteś potrzebny, tylko bez bandytów teraz. Bo nie mam czym się bronić, bez kitu. Nie mam czym się bronić. Amunicja. Dajmy jej amunicji. I jak bandyci potem... O Jezu, to chyba specjalnie tak jest zrobione. Że jak bandyci do nas przyjdą, to ona nam pomoże. Dawaj jej to. Daliśmy jej amunicję, a co ona nam obiecała? Że doceniliśmy to i... Nie zrobiła nam nic złego, a mogła zabić. Zobaczymy, czy dotrzyma słowa. Okej. Okay. Odwodnienie. Wygłodzenie. Okej. Okay. Nie mam nic do wymiany. Chociaż wymiana sprzętu do bandytów za sprzęt do bandytów bez sensu, to chyba prowadzi do... Ted nie jest potrzebny, no bo już nie jest, no taka jest prawda. Ale wojsko, błagam, żeby teraz nie było bandytów, bo jak... Bandyci, daj mi miejsce na mapie jakieś, zaznaczmy, cokolwiek. Jezu, wygłodzenie. Jest w obłędzie, nie no, wytrzymaj, no nawet... Bandyci, musi przyjść nas uratować. Jak?! Aha, bo... Nie, no z przerażenia patrzyliśmy, jak Timmy został złapany za kołnierz przez jednego z tych okrutników i wyprowadzony ze schronu. Pierdole. Została tylko ewakuacja przez wojsko, nie? Czekaj na... Już jest... Dobra! Ja to od razu zmieniam na 7-7 próbę. No challenge nie do zrobienia, myślałem, że go zrobię jeszcze dzisiaj, nie? Jakie unlucky w ogóle, nie? Ja pierdyle, nie? Niech to dunder świśnie, krew nagła zaleje. Dobra. Moi drodzy, ja dziękuję dzisiaj za live'a, mam nadzieję... O, czekajcie, co to z tym czatem się dzieje? Tak. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Jeżeli chcecie więcej live'ów, to wpadajcie w poniedziałek. W poniedziałek o godzinie 15 kolejny live, także mam nadzieję, że będziecie. I do zobaczenia. Trzymajcie się. W poniedziałek 15 nastawcie budziki, zapiszcie i zapamiętajcie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Jeszcze się przełączę na duży ekran. Siemano! Siemanko. Na razie. I tu se zmniejszę jeszcze. Siema, na razie.